Ostatnie nasze spotkanie przed wakacji czerwcowe poświęcone było mitowi Wielkiej Lechii i społeczno-historycznym konotacjom takiej nowej mitologii. I teraz myślę, że choć mówimy o suplementach diety, to tematyka społeczna też się będzie pojawiać. Dlatego, że suplementy to jest coś, co istnieje dzięki społeczeństwu. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy, oddam naszym gościom głos. Pozwolicie Państwo, że się przedstawię. Ja nazywam się Piotr Żabicki, reprezentuję Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, ale do niedawna, jeszcze do lata, reprezentowałem Uniwersytet Jagielloński i współorganizowałem te wydarzenia, dlatego bardzo mi miło być tu z Państwem. A naszymi gośćmi dzisiaj są pani dr Joanna Chłupicka, Wydział Farmaceutyczny Zakład Brometeorologii oraz pan dr Jarosław Woroń, Wydział Lekarski Farmakologia. Bardzo proszę. Kilka ogłoszeń przed naszym spotkaniem. Będzie możliwość zadawania pytań, ale opcja jest taka, że dostaniecie Państwo po wykładach naszych ekspertów karteczki i będzie można swoje pytanie wpisać. Będziemy je zbierać i później losować pytania. Niestety nie wynika to z faktu, że po pierwsze nie zdążymy zadać na pewno wszystkich pytań, po drugie no, jakby chcemy przyspieszyć i zadać jak największą ilość pytań, żeby nie było po prostu polemik, zbyt długich komentarzy, które często wychodzą poza zakres merytoryczny spotkania. Proszę Państwa o wyciszenie telefonów. Chciałem też od razu nadmienić, że organizatorami dzisiejszego spotkania jest Dział Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wspomagający tenże dział studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ-u, którym serdecznie dziękuję i proszę o brawa dla nich także. Patronat nad spotkaniem objęły portale i blogi naukowe Crazy Nauka i Pan Tabletka. Spotkanie jest już dostępne w internecie, także można je śledzić i będzie też dostępne po zakończeniu. Nagranie zostanie tam zapisane. I dosłownie ostatnia rzecz. Zapraszam Państwa serdecznie, jeśli dotąd Państwo nie śledzicie, do mediów naukowych Uniwersytetu, na stronę nauka.uj.edu.pl i na fanpage Kafe Nauka. A teraz zaczynamy już właściwą część. Pani dr Joanna Chłupicka, bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu, bo chyba o tej porze to już dobry wieczór, a nie dzień dobry. Również dziękuję organizatorom za zaproszenie. I proszę Państwa, ja reprezentuję zakład brometeorologii, tak jak już tu mnie przedstawiono. I może wyjaśnię, bo farmaceuci wiedzą, co to jest brometeorologia, natomiast większość ludzi kojarzy tą nazwę z bromem i pytają się, no cóż to jest ta brometeorologia. Nazwa wzięła się, proszę Państwa, od greckiego słowa broma, co znaczy pożywienie. Logia nauka, czyli to jest nauka o żywności, o żywieniu, o wpływie żywienia na zdrowie człowieka. Zajmujemy się też również na przykład interakcjami leku z pożywieniem. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o suplementach diety, które też są bliżej żywności niż bliżej leku. Co nazywamy, proszę Państwa, suplementem diety? Tak naprawdę suplement diety jest to środek spożywczy, którego spożywaniem, celem spożywania jest uzupełnienie tak zwanej normalnej diety. I tu również pada pytanie, co to znaczy normalna dieta? Normalna dieta to jest taka zwyczajowa dieta sporządzana z tradycyjnych produktów, tak jak się odżywiamy właściwie od dzieciństwa. I definicje ustawowe suplementy diety mówią o tym, że są to źródła witamin, składników mineralnych oraz innych substancji, które mogą wykazywać efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. I jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to powiedzenie inny, no to jest pole do tego, że można tam różne
substancje wykorzystywać. Co oznacza efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, też nie zostało to określone. I o ile suplement diety jest żywnością, tak jak już powiedziałam, po to go stosujemy, aby uzupełniać normalną dietę, o tyle produkt leczniczy też z definicji jest substancją lub mieszaniną, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób, zarówno u ludzi, i tu się też rozszerza tą definicję o zwierzęta. Również, proszę Państwa, mamy takie produkty, które są nazywane środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Suplementy diety, również z definicji, są przeznaczone dla ogółu populacji. O tyle żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego dedykowana już jest grupom ludzi z jakimiś specjalnymi potrzebami. Przykładowo to będą, proszę Państwa, małe dzieci, sportowcy, diabetycy czy osoby, które nie tolerują glutenu. I z prawnego punktu widzenia suplementy diety, a produkty lecznicze to jest zupełnie odmienna kategoria. I suplementy, żywność specyficzna, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie podlegają prawu farmaceutycznemu, jedynie prawu żywnościowemu. I całe procedury związane, proszę Państwa, z wprowadzeniem suplementu na rynek przeprowadza tak zwany Główny Inspektorat Sanitarny, w skrócie GIS. Również stosunkowo nowe, bo 4 lata temu pojawiło się nowe unijne rozporządzenie, które obligowało producentów żywności do pokazywania wszystkich składników, które są zawarte w danym produkcie. I to jest od 2014 roku i również suplementy diety muszą, producenci suplementów diety muszą jak gdyby podporządkowywać się tej ustawie o przekazywaniu konsumentom informacji na temat składu poszczególnej żywności. I każdy z Państwa może sobie, proszę Państwa, wejść na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego. I ja tu na przykładzie błonnika chcę Państwu pokazać, jak można rozróżnić różne produkty, zobaczyć, czy to jest suplement diety, czy to jest inna kategoria. Wchodzimy sobie na przykład na tą stronę Głównego Inspektora Sanitarnego, wpisujemy frazę błonnik. Pojawia się nam, proszę Państwa, 1703 pozycje różnych produktów, które tam są zarejestrowane. Mogą to być oznaczone literką S, to są suplementy diety. Mogą być oznaczone literkami ZW, czyli żywność wzbogacana, i bardzo taki trudny skrót SSPZ, czyli środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Również możemy się spotkać z takim tajemniczym określeniem PWT. To po prostu jest, proszę Państwa, postępowanie w toku, czyli rejestracja danego produktu w toku, niezakończona jeszcze. Jeżeli wpiszemy taką frazę suplement diety błonnik, już mamy tylko 170 pozycji. Czyli w tych 1700, 175 to są suplementy. I jeszcze tu chciałam Państwu pokazać, do czego zobligowany jest właściwie producent tych preparatów. Na przykład na opakowaniu może napisać, że ten preparat jest źródłem błonnika pokarmowego, jeżeli zawiera przynajmniej 3 gramy tego błonnika na 100 gramów produktu, znaczy tego preparatu, lub przynajmniej 1,5 grama na 100 kalorii, które to są jak gdyby dostarczane z tą ilością spożywaną. Jeżeli
chcemy na przykład sobie kupić preparat o wysokiej zawartości błonnika, to ta ilość musi być przynajmniej dwukrotnie większa w stosunku do preparatu oznaczonego, że jest on tylko źródłem błonnika. I również, proszę Państwa, czasem producenci opisują na opakowaniu, że ten produkt zawiera podwyższoną zawartość błonnika. I wtedy producent musi wykazać, że w tym preparacie, w porównaniu do innych podobnych, ta zawartość, w tym wypadku błonnika, musi być o 30% większa. Również w Unii Europejskiej mamy, proszę Państwa, taki Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, w skrócie EFSA. I on formułuje różne zalecenia, akty prawne, które mają obowiązywać producentów żywności, w tym i suplementów diety. I również dany preparat możemy klasyfikować w zależności od tego, czy ma rekomendacje tej EFSA, czy nie ma. I tu ja Państwu właśnie chciałam pokazać, że ten preparat u góry, który ma 11 gramów błonnika, on ma rekomendację EFSA, a ten, który ma 8,7 już nie. I dlaczego? Ponieważ EFSA uznała, że 10 gramów w danej dawce, która ma być spożywana, żeby osiągnąć działanie przypisywane błonnikowi, musi być ta ilość 10 gramów. Czyli producenci najczęściej dają 11 albo 10,5 i wtedy już spełniają te zalecenia unijne. Również, proszę Państwa, formy suplementów, takie jak kapsułki, drażetki czy proszki, syropy, sama forma suplementów powoduje to, że ludzie kojarzą suplementy z lekami. Natomiast to, że też kupujemy te suplementy najczęściej w aptece, też może sugerować, że jest to właściwie lek, ale proszę Państwa, suplementy, jeszcze raz tu podkreślę, w ustawodawstwie Unii Europejskiej nigdy nie były i właściwie chyba nie będą traktowane jako leki. I to, co już powiedziałam, w Polsce Główny Inspektorat Sanitarny dopuszcza dany suplement do obrotu. Natomiast lek musi być bardziej przebadany i to również nie GIS, tylko Główny Inspektor Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Leków i tak dalej. I co się wymaga, proszę Państwa, jakie informacje mają być na opakowaniu suplementu? Musi być skład oczywiście, musi być wartość odżywcza, procent realizacji dziennego zapotrzebowania, muszą być wskazania, ale proszę zobaczyć, odżywcze, ewentualnie fizjologiczne, ale nie lecznicze, co czasem jest trudne do rozróżnienia. No i oczywiście na każdym opakowaniu jest napisane, że suplement diety nie zastępuje zróżnicowanej diety i też nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. I tutaj króciutko chciałam powiedzieć o różnicach między lekiem a suplementem. Również nad lekiem, proszę Państwa, jest ciągły nadzór, monitorowanie jakości. Natomiast jeżeli chodzi o suplement diety, to nie. O tym, kto rejestruje, to już mówiłam. I również, proszę Państwa, na leku powinien być napis, że jest to lek albo lek wydawany bez recepty. Natomiast przy suplementach diety właściwie zaraz przy nazwie powinien być napisane, że jest to jednak suplement diety. I jeszcze jest taka jedna rzecz, która odróżnia lek od suplementów diety. Mianowicie na opakowaniu leku musi być numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego leku. Natomiast przy suplemencie nie ma, bo nie jest wymagany taki numer. Również, proszę Państwa, produkt leczniczy musi mieć udowodnione bezpieczeństwo przed wprowadzeniem go na rynek.
czego nie ma suplement. Natomiast jeżeli się okaże, mimo że nie ma monitorowania, że dany suplement szkodzi, czy jakieś zaobserwowano skutki uboczne, tu pan doktor Woroń o tym dokładnie powie, bo jest specjalistą, jeżeli chodzi o interakcję na przykład leków i suplementów. O tyle suplement diety, żeby go wycofać z rynku, to musi mieć udowodnione szkodliwe działanie. Natomiast to jest taki mały haczyk, nie jest powiedziane, na czyj koszt mają być zrobione te badania, żeby udowodnić na przykład szkodliwość. W przypadku leku producent ponosi takie koszty. I również, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ustawę, to ona się głównie zajmuje bezpieczeństwem suplementu diety, natomiast nie określa zupełnie żadnych zaleceń co do skuteczności danego tam preparatu. I teraz, proszę Państwa, troszkę takich przykładów. Jeden z nich to jest lek, drugi to jest suplement diety. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę na szatę graficzną. Wizualnie producent tego suplementu zadbał o to, żeby się kojarzyło zarówno wygląd opakowania, jak i wygląd kapsułki. I tu jest, proszę Państwa, ta sama substancja użyta, mianowicie chlorek potasu, z tym, że tu jest napisane, że kapsułki mają taką właściwość, że uwalnianie tej substancji jest przedłużone. A tu jest napisane, że to jest kapsułka, no bardzo podobna, ale o zmodyfikowanym uwalnianiu. I o ile z tego pierwszego, czyli z leku, ta substancja aktywna będzie się uwalniała przez około 6 godzin, o tyle z suplementu około 2 godziny. No i to może powodować jakieś pewne zagrożenia, bo ta substancja jednak ma charakter żrący i jeżeli większa ilość w krótkim czasie się uwolni, no to może spowodować nawet jakieś owrzodzenia. Następnym problemem w suplementach diety jest, proszę Państwa, ilość. Ilość składnika, który ma działać. Bardzo też popularne w ostatnich latach stały się badania, to już nawet wcześniej było wiadomo, że witamina B6 oraz imbir mają działanie przeciwwymiotne, co jest zaleceniem dostosowania tych dwóch składników przy wymiotach ciężarnych, żeby ograniczyć wymioty, czasem bardzo takie no, dręczące kobiety w ciąży. I są, proszę Państwa, badania, już metaanalizy, już takie o rzetelności i wiarygodności medycznej. I co stwierdzono? Że żeby działało, żeby zarówno imbir, jak i witamina B6 działała przeciwwymiotnie, musi być w określonej ilości. Ale tego producent tego suplementu już nie, na to nie zwrócił uwagi. Tylko gdzieś tam usłyszał, że owszem, B6 i imbir połączymy to razem i wprowadzimy taki suplement na rynek. Jest kobieta w ciąży, zalecenia, nudności i mdłości w ciąży. Jaki jest skład tego preparatu? Witamina B6 1 mg, wyciąg z korzenia imbiru 100 mg, dawkowanie do dwóch tabletek 3 razy dziennie. Czyli biorąc tą maksymalną ilość, ten preparat dziennie dostarczy kobiecie 6 mg witaminy B6 i około 600 mg imbiru. Natomiast badania mówią, że takie działanie przeciwwymiotne, owszem, jest udowodnione, ale w ilości przynajmniej 75 mg dziennie B6 i od grama do 1,5 grama imbiru. I porównując, proszę Państwa, suplement diety
czyli 6 mg do 75 i 600 do prawie 1,5 grama. No mamy znaczne niedobory tych substancji, czyli właściwie pozostaje nam tu oczekiwać na efekt placebo. I z drugiej strony, proszę Państwa, nadmiar. Jeżeli chodzi o suplementy dość popularne zawierające zieloną herbatę, wyciąg właściwie zielonej herbaty, tam głównym składnikiem są katechiny, galusan, epigalokatechiny. I taka się zdarzyła, proszę Państwa, historia, że pewien 50-latek skończył 50 lat i postanowił zadbać o siebie. Stwierdził, że skoro przeżył już pół wieku, no to jest bardzo utleniony. Słyszał, że zielona herbata ma świetne właściwości odmładzające, wolne rodniki niweluje i tak dalej. I zaczął się intensywnie suplementować takimi preparatami. I proszę Państwa, suplementował się 3 miesiące, aż do momentu, kiedy jego wątroba wymagała przeszczepu. Ponieważ taka ilość tego galusanu epigalokatechiny tak zniszczyła komórki wątrobowe, że potrzebna była aż transplantacja wątroby tego 50-latka. I tu proszę też zobaczyć, jeśli chodzi o ilość, napary z herbaty wydają się być bardzo też zróżnicowane i taka ilość nie szkodzi. Natomiast suplementy mogą zawierać aż do 1 grama tych epigalokatechin i to jest zdecydowanie za dużo. To jest, proszę Państwa, tak jedna porcja suplementu, to tak jakbyśmy naraz wypili 12 szklanek herbaty, więc to jest właściwie też niewskazane. I tu co chciałam powiedzieć, kiedy należy rozpocząć suplementację? Przede wszystkim, ja myślę, że to wymaga rozmowy z lekarzem, czasem może z dietetykiem. Należy znać dane osobowe, historię choroby, parametry, profile lipidowe, biochemiczne i tak dalej danej osoby. Należy ocenić dietę, tą zwyczajową dietę, czy ona jest zróżnicowana, czy nie. Również, proszę Państwa, taka osoba suplementowana w czasie suplementacji powinna zgłaszać jakieś efekty uboczne. Tak naprawdę powinna być dokumentacja całej suplementacji. No i również wskazanie pewnych produktów ekwiwalentnych, na przykład w żywności, produktów żywnościowych, ale również udostępnianie takiej osoby materiałów edukacyjnych. Tak, proszę Państwa, wygląda rynek suplementów w Polsce. Gwałtowny wzrost już od 2014 roku o 8% rocznie i dalej rośnie. I proszę Państwa, w GIS, w tym Głównym Inspektoracie Sanitarnym, jest około 30 tysięcy zgłoszonych suplementów. Co miesiąc przybywa 600 nowych. Co czwarta reklama telewizyjna i co druga radiowa dotyczy reklamy właśnie suplementów. I Polacy kupują około 200 milionów opakowań suplementów rocznie. Więc to chyba pokazuje skalę, jeżeli chodzi o ten problem suplementów w Polsce. Ja tu chciałam jeszcze powiedzieć, że są różne organizacje, które specjalnie zajmują się suplementami. Jest Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Oni powstali w 2004 roku. Ich mówią o tym, powstaliśmy po to, aby reprezentować interesy producentów suplementów diety i żywności funkcjonalnej oraz stymulować rozwój tej branży. No, branża jest już stymulowana według mnie w dostatecznej ilości. Następnie, proszę Państwa, jest tak zwany klaster roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety. I to Narodowy Instytut Leków wyszedł z taką propozycją, że on będzie badał suplementy, które producent chce wprowadzić na rynek i będzie wydawał takie certyfikaty jakości.
Oczywiście to też jest związane z pewnymi kosztami. Tu mamy taki przykładowy, proszę Państwa, tam dla Tranu. I otrzymuje się takie logo. To może będzie lepiej widoczne. O. I takie logo na opakowaniu suplementu diety powinno gwarantować, że ten suplement jest przebadany, bezpieczny i najwyższej jakości. I mam pytanie, czy ktoś z Państwa kiedyś widział takie logo na opakowaniu suplementów diety? Bo na pewno są, tylko ja myślę, że to jest, dotyczy bardzo małej ilości tych preparatów. I również, proszę Państwa, jest związek producentów i dystrybutorów suplementów. Ja tu jeszcze chciałam powiedzieć o problemie innych tak zwanych składników, które mogą się znaleźć w suplementach diety. Czyli to są produkty roślinne. To są te inne, proszę Państwa, które w ustawie jest powiedziane inne. I tu są takie problemy, jeżeli chodzi o dawkę. Nie ma standaryzacji. Rośliny, które żyją w różnych szerokościach geograficznych, na różnego rodzaju glebach mogą po pierwsze syntetyzować zupełnie inne związki i w różnej ilości. I tak naprawdę nie ma prawa, które by mówiło o tym, w jaki sposób, jakie surowce zielarskie mogą być wykorzystywane do produkcji suplementów. I teraz, proszę Państwa, w Europie powstała taka inicjatywa ze strony Belgii, Francji i Włoch. Jest to nazwa Belfrit, od początkowych słów nazw tych krajów. I co oni tu chcieli wprowadzić? Pewien porządek. Badania trwają, o ile wiem. Stworzono listę różnych roślin. Belgia powiedziała, no my tu 600, Francja 500, Włochy poszły w ilość i ponad 1000 zasugerowały roślin, które należy przebadać. Ostateczna liczba zawiera 1025 roślin, które trzeba przebadać i stwierdzić, czy mogą mieć zastosowanie w suplementach diety, czy nie. I żeby dana substancja roślinna, czyli już konkretnie roślina, znalazła się na tej liście dopuszczonej do produkcji suplementów, po pierwsze, musi być bezpieczna. Nie może właściwie, proszę Państwa, wykazywać działania leczniczego. Czyli nie może przywracać czy modyfikować funkcji organizmu. I jak sami autorzy przyznają, wyznaczenie tej granicy właściwie jest bardzo trudne, bo jakaś tam modyfikacja, proszę Państwa, funkcji organizmu po zastosowaniu suplementów diety też się pojawia. Natomiast to może być zaskoczenie, że nie może mieć działania leczniczego. No i oczywiście nie może wprowadzać konsumenta w błąd, co jest zrozumiałe. I jakie są, proszę Państwa, cele wprowadzania i stosowania w ogóle, bo wprowadzania to może co innego, ale cele stosowania suplementów diety. Po pierwsze, to nie jest leczenie chorób. Tak naprawdę z suplementów diety powinni korzystać ludzie zdrowi, żeby zapobiegać wystąpieniu jakichś tam takich właśnie zaburzeń i powinny zmniejszać skutki działania czynników ryzyka, które mogą sprzyjać powstaniu jakiejś choroby. I tak naprawdę, proszę Państwa, korzystanie z suplementów diety powinno być integralną częścią tak zwanego zdrowego stylu życia, podobnie jak aktywność fizyczna, podobnie jak dobrze zbilansowana dieta, ale trzeba brać pod uwagę to, co wcześniej powiedziałam, te wszystkie uwarunkowania. Jakie grupy ludzi mogą być szczególnie narażone na niedobory?
Przede wszystkim rekonwalescenci, również proszę Państwa intensywnie uprawiające różne dziedziny sportu. Też kobiety w różnych stanach fizjologicznych, czyli ciąża, karmienie piersią, zawsze to zapotrzebowanie będzie większe, więc ewentualnie to nie do końca można pokryć to zapotrzebowanie żywnością, no więc jak gdyby to suplementowanie tu się zaleca. Również u osób stosujących diety takie monoskładnikowe i przy dietach odchudzających. Mówi się, że poniżej 1600 kalorii, jeżeli mamy długotrwałą dietę, to właściwie powinno się suplementować taką osobę. I również wyróżnia się kobiety po menopauzie i też wydaje się, że ludzie starsi z tego względu, że mają może troszkę zaburzone wchłanianie. Ale ja, proszę Państwa, tu właśnie rozmawiałam, że opracowałam ostatnio takie zależności między suplementacją czy witamin, czy składników mineralnych starszych ludzi i tak naprawdę te rzetelne badania wcale nie wykazują korzyści z takiej suplementacji. W wielu badaniach jest podkreślane, że zupełnie inny efekt suplementacji występuje u osób, gdzie stwierdzono niedobory jakiegoś składnika, a zupełnie inny, nawet wręcz, proszę Państwa, szkodliwy u osób, które stosują urozmaiconą dietę i nie mają tych niedoborów. I tu z punktu widzenia bromatologów czy dietetyków uważa się, że bardziej skuteczny sposób zapobiegania pewnym niedoborom w populacjach ludzi jest nie stosowanie suplementów, ale jednak fortyfikacja, czyli wzbogacanie żywności w różne składniki. I tu przechodzimy już do interakcji. Ja tylko chciałam parę jeszcze slajdów pokazać, bo tu większym specjalistą, jeżeli chodzi o interakcję, jest doktor Woroń, więc on to na pewno powie to świetnie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że stosowanie suplementów może mieć też wpływ na wyniki badań diagnostycznych. Również może stosowanie suplementów maskować objawy chorób. W związku z tym to też nie jest wskazane. No i są też przeciwwskazania przy niektórych schorzeniach bardzo dokładnie opisane. Ponieważ jest tak dużo preparatów na rynku, więc to nadmierne spożycie stanowi rzeczywiście zagrożenie. Łączy się preparaty o różnej nazwie, które mają tą samą substancję aktywną. I również też wzbogacanie, spożywanie produktów wzbogaconych, czyli żywność wzbogacona i łączenie ich z suplementami rzeczywiście może stanowić już pewne zagrożenie. Poza tym, proszę Państwa, o wiele łatwiej jest zażyć tabletkę na przykład z witaminą C niż sobie zrobić sałatkę. Prawda? Prościej, w sumie taniej, mniej czasu to zawiera. W związku z tym natura człowieka jest taka, że jak stwierdzi, o tu łykam suplementy, to już nie muszę się racjonalnie odżywiać, bo to zastąpi jak gdyby to urozmaicone odżywianie. Ja tu jeszcze... nie w tą stronę. Tu chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. O! Coś się zepsuło lekko, ale widać slajd. Tu chciałam Państwu pokazać. Szybka powtórka. O! Za daleko. Za daleko, jeszcze jeden. O, świetnie. Mam jeszcze czasu?
Już nie mam czasu, tak? To będzie ostatni w takim razie slajd. Tu, proszę Państwa, są tak zwane krzywe przeżycia. Akurat nie tu jest wybrany dla mężczyzn. W zależności od stosowania suplementu witaminy C i palenia papierosów. Bo to też trzeba brać pod uwagę. Proszę zobaczyć. Osoby niepalące, które się suplementują witaminą C, mają ten czas przeżycia no lepszy, prawda? Czyli to pozytywnie wpływa na długość życia. Natomiast mężczyźni, bo to akurat nie dotyczy mężczyzn, którzy palą i się suplementują witaminą C, to ta suplementacja powoduje skrócenie no, czasu życia. I jeszcze jest wiele, wiele przykładów, ale tak jak mówię, ja już muszę kończyć i oddaję głos. Lepiej nie palić, czy się nie suplementować? Jeżeli się pali, to się nie suplementować, ale najlepiej nie palić w ogóle. Jasne. Bo po co? Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zanim pan doktor Woroń zabierze głos, takie mały dodatek dotyczący reklamy i rozpoznawania suplementów diety. Jeśli państwo w reklamie widzicie lekarza albo osobę znaną publiczną, to jest lek czy suplement? Tylko w suplementach, reklamach suplementów mogą występować lekarze albo osoby znane publicznie. Czyli jest to jakaś wskazówka, z czym mamy do czynienia. W reklamach leków takich postaci państwo nie zobaczycie. Okej, zapraszamy. Pan dr Jarosław Woroń, bardzo proszę. Bardzo państwu dziękuję. Proszę państwa, ja będę mówił bardziej o klinicznych aspektach zagrożeń, jakie wynikają ze stosowania suplementów diety. Jak państwo wiecie, my dzisiaj nie do końca mamy oszacowaną populację pacjentów, którzy w wyniku zażywania samych suplementów bądź ich koincydencji z lekami doznają poważnych działań niepożądanych, w tym zgonów włącznie. My co do tego nie mamy jakiejkolwiek wątpliwości, dlatego że praktycznie każdego tygodnia do szpitala trafiają pacjenci, których objawy chorobowe wynikają bardzo często z sytuacji niewłaściwego leczenia bądź to kompilowania leków i suplementów diety. Proszę państwa, to co jest niezwykle ważne i to o czym warto pamiętać, to przede wszystkim to, że jeżeli mówimy o suplementach diety, to musimy wiedzieć, że tam gdzie zaczyna się choroba, tam kończy się suplement diety. Ponieważ suplementy diety nie mogą być nigdy stosowane w leczeniu. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika z tego, że my nie wiemy, czy one w ogóle działają. Bardzo często tylko i wyłącznie jedynym dokumentem, o czym mówiła moja przedmówczyni, jest zgłoszenie do głównego inspektora sanitarnego i to, czego nie wiemy jeszcze, to w jakie interakcje wchodzą z innymi równocześnie stosowanymi lekami czy suplementami. To jest bardzo istotne o tyle, że jeżeli popatrzycie sobie państwo na tą definicję leku i suplementu diety, ja tego nie będę tutaj już omawiał, bo to zostało omówione, przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak monitorowanie działań niepożądanych suplementów. Jeżeli suplement wywołuje jakiekolwiek powikłanie, to bardzo często nie ma tego absolutnie na dzień dzisiejszy gdzie zgłosić i ta informacja nigdzie nie jest dostępna później, jeżeli chodzi o szeroko eksponowaną informację o bezpieczeństwie stosowania zarówno dla pacjenta, dla lekarza, dla fachowego pracownika służby zdrowia. Drugim bardzo ważnym elementem, o którym trzeba pamiętać, jest fakt, że to, co koleżanka pokazała nam, stale rośnie spożycie tych suplementów. Panie doktorze, możemy troszeczkę wolniej? Możemy. Odrobinkę. Chciałem się zmieścić w czasie, który był przeznaczony. Dobrze. Rozciągniemy czas. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o spożycie teraz preparatów wielowitaminowych czy kwasów omega-3, część kwasów omega-3 w ogóle nie działa, ponieważ jest produkowana z mączki rybnej, która jest preparowana w temperaturze ponad 200 stopni, a zatem pomimo tego, że tam coś jest, to na pewno nie ma to aktywności biologicznej. Widać to chociażby po tym, że kwasy omega-3 z lekami przeciwpłytkowymi czy przeciwzakrzepowymi zwiększają ryzyko krwawień. Jak raz w tej grupie pacjentów, konsumentów, którzy przyjmują równocześnie kwasy omega-3, my takich problemów nie mamy. Kolejna istotna rzecz, jeżeli przekracza ilość tych produktów, które spożywamy, jest to zarówno suplement diety, jak i lek wartość 7, to my się musimy zastanowić, czy warto w ogóle dalej taką terapię, suplementację kontynuować, ponieważ przy liczbie preparatów przyjmowanych, jeżeli ta liczba jest 7, mamy 100% prawdopodobieństwo, że interakcja wystąpi. Pytanie, jak
ona będzie wyglądała, pytanie, jakie jej będzie nasilenie i pytanie, co ona z nami uczyni. Czy będzie to tylko i wyłącznie kwestia, która po odstawieniu skończy się i tak jakby zapomnimy o tym, że działanie niepożądane wystąpiło, czy będzie to jedno z ostatnich zdarzeń w naszym życiu. Proszę Państwa, zbliża się Mikołaj, zbliżają się święta, zbliża się 21, 22 stycznia, Dzień Dziadka, Dzień Babci. To są okresy, w których w szpitalach będzie zwiększona liczba tych, którzy zostali obdarowani wątpliwymi prezentami w postaci suplementów diety, bo przecież bardzo często ktoś z dobrego serca chce zrobić przyjemność, chce zrobić niejako, poprawić efektywność życia, poprawić skuteczność bardzo często tego, żeby osoba mogła dalej samodzielnie funkcjonować, skuteczność również jeżeli chodzi o zdolności kojarzenia, poznawcze, bardzo ważny element, jeżeli chodzi o te prospołeczne aspekty, o czym także mówiliśmy, że będziemy mówić. Natomiast no, efektem takich często prezentów jest to, że one zaczynają wchodzić w interakcję ze stosowaną przez pacjenta farmakoterapią, a prezentem jest bardzo często kolejnym hospitalizacja o różnym oczywiście efekcie końcowym, ponieważ często te interakcje mają charakter bardzo ciężkich powikłań. Tutaj myślimy przede wszystkim o krwawieniach i udarach mózgu. Proszę pamiętać, że w wyniku niektórych interakcji wzrasta 6-krotnie ryzyko krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, o czym ja za chwileczkę powiem. To, co wspominała koleżanka, ale ja chciałbym to jeszcze bardziej podkreślić, że istnieje tak zwany mit suplementacji, szczególnie witamin. Jest wielce, bardzo często przekonywujące, jeżeli jest podawane w reklamie, że preparat zawiera czegoś od A do Z, że zawiera wszystkie minerały, wszystkie witaminy. Każdy, kto przynajmniej zna fizjologię na podstawowym poziomie, wie o tym, że z takiego preparatu wszystko się nie może wchłonąć, ponieważ te substancje o siebie będą w zakresie wchłaniania walczyły. Gdzie pojawiają się, proszę Państwa, suplementy? Tam pojawiają się suplementy, gdzie medycyna nie może skutecznie za pomocą leczenia farmakologicznego pomóc. Proszę zwrócić uwagę, to jest Biblia księdza Knajpa, rok 1890. Ksiądz Knajp jest ojcem hydroterapii i wypowiada się tu w zakresie moczenia w łóżku. Proszę zwrócić uwagę, że środki te są częstokroć bardzo szkodliwe, bywają kupowane i używane. W 1890 roku ksiądz Knajp wiedział, że to jest zupełnie nieskuteczne. I cóż dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj reklamę, rok 2018, że mamy sprawdzony produkt, który ulży na nietrzymanie moczu dla oczywiście u mężczyzn i kobiet. Ja zapewniam, że dzisiaj do urologa w Polsce się jest bardzo trudno dostać, między innymi dlatego, że rzesze pacjentów, którzy z tego typu problemami oczywiście zgłaszają się, są coraz większe. I tutaj absolutnie tylko i wyłącznie leczenie farmakologiczne plus ewentualnie zabiegowe ma bardzo istotne znaczenie. Jaki to jest istotny problem i dlaczego producenci suplementów szukają właśnie swoich bardzo często konsumentów w takich niszach, w których za wiele się pomóc nie da, niech świadczy fakt, że Johann Diefenbach w XVIII wieku uznawał kobietę, która nie trzymała moczu, za nieszczęśliwą, nieuleczalną i przeklętą. Tu nie ma mężczyzny, proszę, żeby panie tym nie zrażały, ale zwróćmy uwagę, XVIII wiek, czyli panowie żyli zwykle nie więcej niż 50 lat, a zatem nie ujawniały się jeszcze efekty przerostu gruczołu krokowego. W związku z tym dlatego też Johann Diefenbach zwrócił uwagę na kobietę, a nie na mężczyznę. Kolejna bardzo istotna kwestia to jest witamina C i grypa. Czy my w jakikolwiek sposób robimy dobrze, jeżeli w tym czasie suplementujemy witaminę C? Proszę zwrócić uwagę, 15 badań, 3000 mg witaminy C i absolutnie nie ma to jakiegokolwiek efektu. Nie jesteśmy w stanie udowodnić dzisiaj skuteczności witaminy C, jeżeli chodzi o zarówno przyspieszenie leczenia, jak i również kwestie profilaktyki. Co więcej, pamiętajmy, że witamina C wchodzi w interakcję z ponad 130 lekami. Jeżeli mamy pacjenta, który jest chory na nowotwór, a są to pacjenci, którzy bardzo często przyjmują duże dawki witaminy C i bierze w leczeniu przeciwbólowym oksykodon czy morfinę, to one w towarzystwie witaminy C, która zakwasza mocz, nie będą działały 3 czy 4 godziny, tylko 20 parę minut. Konsekwencja jest taka, że pacjent bardzo często wychodząc z takiej przychodni, która podaje tego typu kroplówki, za 20 parę minut wzywa zespół ratownictwa medycznego, ponieważ krzyczy z bólu. Dochodzi do wydalenia tej ilości opioidów, która była niezbędna do opanowania bólu
i bardzo istotnej oczywiście cierpienia tego człowieka. Kolejna rzecz to jest interakcja z antybiotykami. Pamiętajmy, że witamina C przyspiesza wydalanie amoksycyliny, cefalosporyn i nie tylko. Mamy mnóstwo antybiotyków, które tak naprawdę działają krócej i słabiej w momencie, kiedy się w towarzystwie witaminy C znajdą. Mamy leki przeciwnowotworowe, pochodne platyny, karboplatyna, oksaliplatyna, cisplatyna, które w wyniku zastosowania z witaminą C zwiększają swoją nefrotoksyczność, a zatem pacjent bardzo często nie może kontynuować leczenia systemowego, ponieważ jest uszkodzony za pomocą właśnie takiej koincydencji. Ja mogę oczywiście godzinami mówić, przypominam, że nie udowodniono, że witamina C chroni przed rakiem. Ojciec witaminy C, Linus Pauling, który przyjmował wraz ze swoją żoną po 18 gramów witaminy C, on umarł na raka, jego żona również umarła na raka. W związku z tym jest to wyraźna derekomendacja do stosowania oczywiście witaminy C w takich wskazaniach. Absolutnie, proszę Państwa, jeżeli popatrzymy sobie na suplementację, szczególnie takich tabletek będących suplementami, które zawierają witaminy A, C oraz beta-karoten, typowy zestaw przeciwko wolnym rodnikom, można powiedzieć, czyli przeciwko uszkodzeniu, które mogą one wywołać, nie ma dowodów, że suplementy absolutnie przeciwdziałają nowotworom, mogą zwiększać śmiertelność ogólną o mniej więcej 6%, czyli można powiedzieć, że jeżeli stosujemy preparaty wielowitaminowe, krócej żyjemy, to nie jest tylko jeden dowód, który tutaj jest dostępny, ponieważ także z innych prac, chociażby z 2013 roku wiemy, że preparaty wielowitaminowe absolutnie nie mają wpływu zarówno na śmiertelność, ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, jak i zmniejszenie zachorowań na raka. A zatem na dzień dzisiejszy na pewno ta rekomendacja jest negatywna. Nie należy tego typu preparatów stosować, ponieważ one nie są nam w stanie niczego zaoferować, a mogą powodować tylko i wyłączne, oczywiście, jak naprawdę widzimy to z praktyki, objawy niepożądane, w tym oczywiście mogą doprowadzać do ciężkich powikłań. Także, proszę Państwa, tutaj kwestia 2013 rok, znowu zwrócenie uwagi na ten mit suplementacji witamin i substancji mineralnych, które również mogą wchodzić w rozlicznego typu interakcje i nie ma jakichkolwiek na dzień dzisiejszy danych, aby było to rekomendowane w klinice. Praca, którą tutaj Państwo widzicie, wskazuje na to, że suplement diety może nas prosto prowadzić do oddziału ratunkowego. Takich sytuacji mamy bardzo dużo także w Krakowie, w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej Katastrof, które jest na Kopernika 50. Tacy pacjenci się bardzo często zdarzają, których chorowanie wynika z konsekwencji tak naprawdę przyjmowania często leków i suplementów diety. Proszę popatrzeć, że najwięcej problemów jest z preparatami, które mają spowodować zmniejszenie masy ciała. Tutaj ten różowy słupek to są panie, niebieski to są panowie. Panowie, jak Państwo widzicie, przodują w dwóch tylko rodzajach suplementów, tych, którzy mają przy sparzać energii. Tu jeszcze bardzo często one są popijane tak zwanymi energetykami, które zawierają taurynę i zaczyna się kręcić bardzo istotne, błędne koło, które doprowadza niezwykle często do uszkodzenia wątroby. Również te suplementy, które powodują nasilenie aktywności seksualnej w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu, jak i również proszę popatrzeć, że te preparaty, które zawierają żelazo, wapń czy potas, również są obarczone ryzykiem wystąpienia powikłań, które prowadzą pacjenta do oddziału ratunkowego. Jakie to powikłania? Oczywiście powikłania ze strony przewodu pokarmowego, oczywiście bardzo istotne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego, tu głównie zaburzenia rytmu serca, zmiany w zakresie rytmu serca, czyli przyspieszenie bądź zwolnienie rytmu zatokowego, jeżeli on jest zatokowy, bo u pacjentów z migotaniem przedsionków może to być również, że tak powiem, pogorszenie wydolności. Kolejnym ważnym problemem, o którym trzeba przypomnieć, proszę Państwa, oczywiście o tym koleżanka mówiła, to, że absolutnie nigdy nie można pozwolić sobie, aby zamieniono Państwu produkt leczniczy na suplement diety. To nie jest to samo, to wynika oczywiście z definicji, to wynika oczywiście z ustawy o bezpieczeństwie żywności, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli dołączymy do leku suplement diety, to ryzyko interakcji rośnie 2,5-krotnie. Ta wartość, której nie będę tu szczegółowo omawiał, jak ona została wyliczona, wynika przede wszystkim z faktu, że jednym z elementów tego, że takie powikłanie może wystąpić, jest nasza niewiedza, ponieważ dla suplementów diety nie prowadzi się powszechnie badań. One są zwykle takimi informacjami o charakterze obserwacyjnym w momencie, kiedy już to powikłanie się zdarzy. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy teraz na kwestię spożycia suplementów diety i tych reklam, o których tutaj przed chwilką też była dyskusja, to niezwykle często mamy do czynienia z tym, że te suplementy nie działają tak, jakbyśmy sobie życzyli. Co więcej, szczególnie w tych grupach pacjentów, którzy mają ryzyko szczególne wystąpienia powikłań, pamiętajmy o dzieciach, dziecko nie jest miniaturką
osoby dorosłej, charakteryzuje się zupełnie innymi parametrami, które mogą wręcz prowadzić do powikłania. Tak samo z seniorami, ponieważ tutaj na dzień dzisiejszy, jak Państwo wiecie, bardzo powszechną metodą leczenia tej grupy chorych jest tak zwana depreskrypcja, czyli nie odejmowanie leków, tylko zmniejszanie ich ilości w taki sposób, który nie pogorszy ich funkcjonowania, ale równocześnie zmniejszy ryzyko wystąpienia powikłań. Pamiętajmy, im mniej leków zażywamy, tym dłużej żyjemy. Co do tego nie ma jakiejkolwiek wątpliwości na dzień dzisiejszy. Kolejna ważny element funkcjonowania pacjenta, proszę popatrzeć, jak przy zwiększającej się ilości leków czy suplementów rośnie ryzyko zarówno interakcji, jak i powikłań. To nie jest wzrost niewielki, to jest wzrost wręcz, można powiedzieć, skokowy, o którym warto byłoby, żeby przede wszystkim seniorzy wiedzieli, ponieważ najwięcej powikłań w grupie pacjentów, którzy są hospitalizowani, zdarza się w populacji powyżej 62 roku życia, a zatem jest już to populacja, która ze względu na kilka chorób charakteryzuje się wielochorobowością, z tym związana jest wielolekowość albo politerapia, jak to woli, i to często doprowadza do dużego kłopotu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiego seniora. Kolejnym ważnym elementem, proszę Państwa, jest fakt, że my mamy rozlicznego typu koincydencje, które, tak jak mówię, doprowadzają do ciężkich powikłań. Te powikłania dotyczą nie tylko i wyłącznie oczywiście takich sytuacji, w których dochodzi do zgonu, a takie są również, i one najczęściej są związane z wystąpieniem powikłań krwotocznych. Te powikłania krwotoczne to nie tylko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, ale przede wszystkim krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Nie wiem, mam jakiś problem techniczny, coś się tutaj nie chce zmieniać. Jeszcze spróbujemy. O, i takim, proszę Państwa, jednym z najczęstszych połączeń, które doprowadza do często wystąpienia ciężkich powikłań ze zgonem włącznie, są preparaty, które zawierają miłożąb japoński. Miłożąb japoński jest rekomendowany jako preparat, który poprawia pamięć, który poprawia mikrokrążenie, który powoduje bardzo rozliczne efekty, szczególnie jest stosowany w tak zwanych preparatach na pamięć szeroko rozumianych. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że on również ma działanie przeciwpłytkowe. Osłabia funkcję płytki krwi, a zatem jeżeli stosujemy go z lekami takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak aspiryna w dawkach przeciwpłytkowych, jak inne leki przeciwpłytkowe czy leki przeciwzakrzepowe, możemy zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań. To samo, proszę Państwa, dotyczy żeńszenia. Żeńszeń jest również dostępny dzisiaj w suplementach diety. Jego jako produktu leczniczego w Polsce nie ma, natomiast jako suplement diety może powodować dwie niekorzystne rzeczy. Również zwiększenia ryzyka krwawień, a także drugi bardzo istotny element to jest oporność na leki odwadniające. Oporność na leki odwadniające u pacjentów z niewydolnością serca będzie przede wszystkim owocowała po pierwsze zaostrzeniem tej niewydolności, pojawieniem się obrzęków, duszności, skróceniem dystansu, w którym pacjent będzie w stanie bez zatrzymywania się pokonać oczywiście tą drogę, na którą często wychodzi codziennie, bo idzie do sklepu, idzie załatwić swoje sprawy. I to, co jest również bardzo istotne, pamiętajmy, że żeńszeń może redukować skuteczność doustnej hormonalnej antykoncepcji. On przyspiesza metabolizm etynyloestradiolu. My mamy o zgrozo taki suplement w Polsce, który zawiera żeńszeń i wyciąg z zielonej herbaty i doskonale wiemy o tym, że on jest przyczyną niejednej ciąży, ponieważ tak naprawdę szczególnie w przypadku preparatów niskodawkowych, tam gdzie mamy 15-20 mikrogramów etynyloestradiolu, niestety nawet taka niewielka stymulacja metabolizmu może już być problemem bardzo ważnym. Dlaczego pacjent, który przyjmuje suplementy diety, jest pacjentem ryzyka szczególnego? Dlatego, że zwiększa się ryzyko również powikłań okołooperacyjnych. Każdy z Państwa, jeżeli idzie do zabiegu operacyjnego, ma prekonsultację anestezjologiczną, która absolutnie ma za zadanie zestratyfikować ryzyko, które występuje. I teraz absolutnie warto pamiętać, że trzeba powiedzieć, dokładnie powiedzieć o tym, nie tylko jakie leki, ale również jakie suplementy diety się przyjmuje. Proszę zwrócić uwagę, tu jest jeżówka, tu jest czosnek, tu jest miłożąb, tu jest żeńszeń, tu jest kawa-kawa, czyli pieprz metystynowy, który jest obarczony znacznym ryzykiem uszkodzenia wątroby, ale w internecie można takie suplementy kupić, one działają sedatywnie, działają również nasennie, ale także dziurawiec i waleriana. Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne w 2001 roku wydało zalecenie, ile dni wcześniej, co Państwo na slajdzie widzicie, trzeba te suplementy odstawić, tak aby pacjent podczas zabiegu mógł być bezpiecznie znieczulany. To samo, jeżeli Państwo zobaczycie dzisiaj ten
duży rynek preparatów, które mają działać skutecznie w zaburzeniach, w zakresie oczywiście zaburzeń dyzurycznych, które są, czy zaburzeń podrażnieniowych, które są powodowane przez rozrost gruczołu krokowego u mężczyzn. Tutaj polecane często preparaty z palmy sabałowej. Palma sabałowa nie działa, ponieważ dokładnie rzecz biorąc we wszystkich badaniach wychodzi, że lepiej zażywać placebo niż palmę sabałową, ale to jest ten typowy przykład, że pomóc nie musi, zaszkodzić może, ale może powodować w wyniku interakcji również powikłania w postaci absolutnie krwawień. To, co jest szczególnym dzisiaj problemem, to są pacjenci z chorobą nowotworową, dlatego że tam w tej grupie ponad 50% praktycznie przyjmuje na dzień dzisiejszy suplementy. Skąd czerpią wiedzę? Przede wszystkim ze stron www. Na tych stronach www jest bardzo często ten, tak opisany ten produkt, że trudno go nie brać, jeżeli ktoś chce dłużej żyć, bo jest tak, że tak powiem, zareklamowany i tak zachęca konsumenta do tego, aby ten produkt spożył, że trudno się temu oprzeć. Co więcej, no niestety pacjenci bardzo często są zdani na samych siebie i na bardzo często rodziny czy znajomych, którzy chcą jak najlepiej, no ale nie zawsze oczywiście jest to dosyć możliwe, szczególnie w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej, gdzie przede wszystkim mówimy o opiece paliatywnej, natomiast tutaj już leczenie przyczynowe nie bardzo na dzień dzisiejszy, dzisiejszy stan wiedzy, oczywiście medycyny opartej na faktach, jest możliwe. Ja pokazuję tutaj chociażby zioła, które wchodzą w interakcję z leczeniem przeciwnowotworowym. To są zioła, które mogą powodować, są dostępne w Polsce, są dostępne w suplementach diety, są dostępne w internecie. Pacjent sobie może je kupić i jako konsument już je spożyć. Zwracam uwagę na cynamon. Cynamon również jest suplementem, który jest stosowany w nudności i wymiotach po chemioterapii. Niestety jego skuteczność jest mała, a może przyczynić się do uszkodzenia wątroby, jak i również do uszkodzenia nerek. Pamiętajmy o takiej roślinie, która się nazywa żagwicą listkowatą. Ona jest także rekomendowana jako suplement na raka, jak i również lakownica żółtawa. To są dwa suplementy, które przysparzają ogromną ilość powikłań, ponieważ doprowadzają do ciężkich uszkodzeń wątroby i to bardzo często w mechanizmach nagłych, czyli nie to, że coś się psuje, tylko następuje nagła niewydolność wątroby z żółtaczką, w związku z tym warto o tym pamiętać, aby tego nie przegapić. Z kolei suplementy diety, które są stosowane w chorobie zwyrodnieniowej, one zawierają zwykle glukozaminę i chondroityny, nie mogą być stosowane zarówno zalecenia Europejskiej Ligi Przeciwkoreumatycznej EULAR, jak i SCO mówią, nie stosuj suplementów diety, które zawierają chondroityny i glukozaminę, ponieważ o ile produkty lecznicze działają, o tyle te suplementy nie działają. Dlaczego? Większość z nich jest pozyskiwana ze skorupiaków. W związku z tym ta biodostępność tych suplementów diety jest tak niska, że absolutnie te stężenia, które osiągają później w stawach, absolutnie nie odpowiadają tym, które są związane z działaniem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, bo tak działa i chondroityna, i glukozamina. Co więcej, u pacjenta, który przyjmuje suplementy diety zawierające glukozaminę i chondroitynę, proszę Państwa, mogą występować trzy typy nadwrażliwości. Skórna, pacjent wygląda tak, jakbyśmy go do wrzątku zamoczyli i wyjęli. Pokarmowa, ma ogromną biegunkę do kilkudziesięciu stolców na dobę. I trzecia, stawowa, pacjent zaczyna krzyczeć z bólu, bo tak bolą go stawy, tak? W związku z tym warto o tym pamiętać, ponieważ są to również sytuacje, w których często to jest, mamy jasno ocenialny tak naprawdę zjawisko przyczynowo-skutkowe, czyli rozpocząłem stosować suplement, mam objawy niepożądane. Warto o tym pamiętać, ponieważ jest to jeden z elementów, mówiąc obrazowo, rozsądzania, czy to suplement spowodował te objawy. Ja chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na jeden fakt, że jeżeli my mówimy dzisiaj o leczeniu, to jest nasza praca, którą prezentowaliśmy przed dwoma laty, 2015 rok, w szpitalach krakowskich, Szpital Uniwersytecki w Krakowie i położony nieopodal Szpital Dietla. 70, proszę Państwa, 7 hospitalizacji z powodu powikłań wywołanych chondroityną i glukozaminą. 2 po lekach, 75 po suplementach diety. To chyba coś mówi, tak? Te osoby musiały być hospitalizowane. Nie będę mówił, jak ogromną kwotę wybrał na hospitalizację tych pacjentów Narodowy Fundusz Zdrowia. Ważne, ponieważ tak naprawdę my musimy o tym pamiętać, że te suplementy mogą nam czasem szkodzić. Kolejnym takim problemem jest suplementacja magnezu. Pamiętajmy, że ten magnez najlepiej, jeżeli ktoś ma wskazania, bo przyjmuje chociażby diuretyki tiazydowe, przyjmuje inne leki, które mogą powodować hipomagnezemię, powinniśmy stosować produkty lecznicze. Dlaczego? Bo wiemy, ile magnezu się z tych produktów wchłania.
Ja przypominam, że na tak zwane potrzeby promocyjne tworzy się nieistniejące pojęcia, na przykład coś takiego, co się nazywa bioretencją. Bioretencja jest pojęciem przede wszystkim geologicznym i dotyczy zatrzymania pierwiastków w glebie. Nie ma takiego pojęcia w klinice. W związku z tym często Państwo słyszeliście w reklamę, że ten preparat ma lepszą bioretencję niż inny. Nie ma możliwości porównywać bioretencji, bo ona po prostu nie ma miejsca. Pamiętajmy o naszej wątrobie. Często zdarza się, że pacjent przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu, ma wykonywane próby wątrobowe, one są podniesione, jest poszukiwanie dlaczego. Jarmułka, senes, chrząstka, rekina, niezwykle uwielbiana szczególnie przez panie w okresie pomenopauzalnym jako coś, co ma zapobiec złamaniom osteoporotycznym. Oczywiście takich danych nie ma, jak i również sok z owoców noni, dzisiaj zwany bardzo często sokiem z Morinda citrifolia, bo w internecie na stronach europejskich znajdziecie Państwo, że noni uszkadza wątrobę, Morinda citrifolia już niekoniecznie. W związku z tym pamiętajmy o tym, że to jest znowu kolejny taki wybieg, który może spowodować, że na przykład wystąpi żółtaczka, wystąpią bóle w prawym podżebrzu, wystąpi uczucie, że tak powiem, pełności i wiele innych objawów, które mogą być związane z takimi działaniami. Pamiętajmy również o tym, że my mamy tak zwane suplementy, które poszukują choroby. Nie ma czegoś takiego jak zakwaszenie organizmu. Jeżeli pacjent ma kwasicę, leży w oddziale intensywnym, terapii, jest to stan zagrożenia życia. Zaburzenia seksualne, czyli wmawianie różnych nieistniejących problemów. Zespół niespokojnych nóg, jeżeli jest rozpoznany, jest chorobą i wymaga leczenia najczęściej przez neurologa. Nietrzymanie moczu, o tym mówiłem, bo jest to najczęstsza sytuacja, w której no nie ma takich suplementów, które by to były na to dobre, mówiąc obrazowo, natomiast są wmawiane. No i również choroba zwyrodnieniowa stawów, bo to jest również bardzo często z tym właśnie tymi suplementami poszukującymi choroby dołączone tak zwane podżeganie chorobowe polega na tym, że próbujemy przekonać kogoś, że jest chory, pomimo tego, że chory nie jest. Ale reklama jest tak skompilowana, że ma za zadanie przekonać, ty też powinieneś brać ten suplement, ponieważ jeżeli nie będziesz go brał, to coś tam. I tu się zaczyna oczywiście ten pęd do tego, aby być lepszym, zdrowszym, efektywniejszym. Niestety często kończy się również powikłaniami. Proszę Państwa, nie da się farmakologicznie, ani nie da się, że tak powiem, suplementem usunąć żylaków. Absolutnie my możemy zmniejszać objawy niewydolności żylnej, tylko objawy subiektywne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, specjalnie dla klientów dzięki dofinansowaniu Towarzystwa do Spraw Chorób Prebiologicznych. Takie towarzystwo nie istnieje po prostu. W związku z tym absolutnie w tej reklamie ona jest nabita takimi stwierdzeniami i takimi oczekiwaniami. Często pacjenta, który boi się iść na operację, ale zła wiadomość dla tych, którzy się boją, nie ma innej skutecznej metody leczenia, jeżeli chodzi, tylko jest to leczenie zabiegowe w takiej czy innej oczywiście postaci. Suplementy diety na potencję, to jest 100 milionów złotych, proszę Państwa, rocznie. W ciągu ostatnich 30 dni w Polsce stacje radiowe wyemitowały 1352 reklamy chorych preparatów na potencję. Tutaj szczególnie trzeba uważać, ponieważ one dosyć często powodują nie tylko spadki ciśnienia tętniczego, ale również zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej, uczucie duszności, przyspieszenie rytmu serca, podniesienie ciśnienia, wiele innych to powoduje, że ten pacjent, no, a właściwie konsument, no bo nie można go nazwać pacjentem, bo nie przyjął leku na tylko przyjął, że tak powiem, suplement diety. My wiemy o tym, że w internecie, jeżeli Państwo zobaczycie, co jest skuteczne na potencję, mamy taki, powiedzmy sobie, suplement, który nazywa się zielem napalonego kozła, który powoduje komorowe zaburzenia rytmu. To nie jest, że tak powiem, rzecz śmieszna, ponieważ absolutnie może u pacjentów, którzy mają chorobę wieńcową, którzy są po stentowaniu, być przyczyną ciężkich powikłań. To, co również jest istotne, to proszę popatrzeć również reklamy dla kobiet. Absolutnie to, co zachęca, często nie ma jakichkolwiek podstaw naukowych. Co więcej, proszę pamiętać, że na przykład mamy ostropest plamisty, preparat, który powinien być praktycznie używany po to, aby chronić wątrobę. Paradoksalnie on wchodzi w interakcje, które mogą spowodować co? Że uszkodzenie wątroby staje się bardziej prawdopodobne. Jeżeli zastosujemy ostropest plamisty z lekami z grupy statyn, które mają obniżyć poziom cholesterolu, możemy bardzo skutecznie wątrobę uszkodzić, o czym również warto pamiętać. Jakie są, proszę Państwa, mity w praktyce klinicznej? Takim mitem jest oczywiście słynne szerokie zastosowanie witaminy C plus witamina lewoskrętna. Przypominam, że kwas askorbinowy, który jest lewoskrętny, nie jest witaminą C, więc nie można suplementować lewoskrętnej witaminy. Kolejna bardzo istotna kwestia, powikłania z Krakowa, opublikowaliśmy to z kolegami z kliniki psychiatrii. Proszę zwrócić uwagę, leki przeciwdepresyjne. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że 2% każdego roku rośnie populacja pacjentów w Polsce, którzy przyjmują leki
leki przeciwdepresyjne. Proszę zwrócić uwagę, zwracam tutaj w trzeciej linijce od góry, macie Państwo skojarzenie leku przeciwdepresyjnego sertraliny i jeżówki purpurowej, czyli echinacei. Konsekwencją dwie panie w Krakowie pozbyły się w ciągu jednego dnia włosów. Wszystkie włosy wypadły. Takie powikłanie. W związku z tym jest na to uzasadnienie. Takich przypadków w Europie było 400 opisanych. Pamiętajmy również o takich objawach jak krwawienia. One są również bardzo ważne z punktu widzenia oczywiście efektywności i skuteczności przede wszystkim zapobiegania, co za tym idzie również oczywiście możliwości no, później także edukacji pacjentów, jak i również takie objawy jak chociażby nadpotliwość, czy biegunka, czy żółtaczka, czy świąt skóry również mogą być powodowane koincydencją tutaj leków przeciwdepresyjnych i chociażby takiego suplementu, który nazywa się różeniec górski. On jest wielu w tej chwili, szczególnie na Dzień Babci, Dzień Dziadka będą kupowane preparaty, które mają za zadanie polepszyć pamięć, mają za zadanie poprawić jakość życia. Niestety one niczego nie poprawiają, a mogą spowodować konieczność położenia naszego seniora do szpitala. To, co jest również istotne, musimy, proszę Państwa, zwrócić uwagę na stronie Narodowego Instytutu Leków. Możecie Państwo zobaczyć badania różnych suplementów. To jest akurat suplement, który miał być stosowany w chorobie, w niewydolności żylnej. Proszę zwrócić uwagę, że w wyniku analizy potwierdzono, że w tym preparacie nie mamy deklarowanej ilości, bo deklarowana ilość była 150 mg, stwierdzono tylko 73, czyli praktycznie rzecz biorąc połowę. Ja przypomnę, że kiedyś Hebrajczycy mówili, że tak naprawdę tylko Bóg i rzeźnik wiedzą, co naprawdę jest w kiełbasie. I to jest właśnie dokładnie tak samo bardzo często suplementami diety, ponieważ my jakości tych absolutnie preparatów do końca nie znamy. I to, co jest również istotne, jest to problem prawny, dlatego że pamiętajmy, że praktyka zamieniania produktu leczniczego na suplement diety jest niezgodna z prawem i nigdy proszę sobie nie pozwolić na to, aby ktokolwiek Państwu wmawiał, że jest to to samo, tylko jest, to jest taki inny lek albo inny suplement. Większość pacjentów w Polsce nie wie, jaka jest różnica między lekiem a suplementem. Ponad 48% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie jest w stanie wskazać, co jest lekiem i suplementem, więc może bardzo często Państwu przez przypadek, nie ze złej woli, ale przez przypadek zapisać suplement diety jako coś, co ma leczyć, a tak niestety oczywiście nie jest. I warto pamiętać, że suplementy nie mogą nigdy być stosowane w terapii. Nie leczymy się suplementami, nie ma takiej możliwości, nie stanowią alternatywy i pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, czy one się w ogóle wchłaniają. Jeżeli Państwo wejdziecie na stronę Najwyższej Izby Kontroli, tam są wnioski z przeprowadzanego badania probiotyków. 4 probiotyka, które zbadano w ogóle nie było w terminie ważności jakichkolwiek szczepów bakteryjnych. W kolejnych 4 były patogenne bakterie, w tym enterokoki, które niestety naszemu zdrowiu nie zrobią dobrze i to jest coś, o czym warto pamiętać stosując te preparaty. Dziękuję Państwu, tyle z mojej strony. Dziękujemy pięknie. Ja jeszcze właśnie a propos do raportu Najwyższej Izby Kontroli, bardzo Państwa zachęcam do znalezienia sobie tego dokumentu. To jest raport z zeszłego roku, który no, w sposób miażdżący i druzgocący analizuje rynek suplementów, a także niestety działania instytucji kontrolnych, na przykład Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jest tam bardzo dużo danych w przystępnej formie. Z różnych stron ten raport przypatruje się rynkowi suplementów. Także Google, NIK, suplementy diety i raport wyskakuje. Okej, okay. Będziemy przechodzili do drugiej części naszego spotkania, czyli do pytań i dyskusji. Poproszę o rozdanie karteczek i długopisów. Tu koleżanki będą rozdawały. Państwu damy chwilkę na wpisywanie sobie własnych pytań. Bardzo tylko proszę, żeby to nie były pytania zbyt szczegółowe na zasadzie jaki suplement mogę stosować z suplementem innym w przypadku, kiedy mam tyle a tyle lat i nie wiem, prowadzę taki tryb życia. To myślę, nie będziemy Państwu rzetelnie i wiarygodnie mogli odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania. To lekarz rodzinny jest jakby osobą, z którą Państwo o tym możecie porozmawiać. Natomiast na wszystkie inne dotyczące suplementów i związku suplementu z lekami, leczenia suplementami jak najbardziej. Ja sobie pozwolę, zanim będziemy zadawać pytania, też dam naszym ekspertom chwilkę odpocząć, przytoczyć ze swojej strony taką historię związaną z suplementami, która moim zdaniem myślę dobrze pokazuje, jak
jakie socjotechniki, czy jakich narzędzi i mają się producenci i sprzedawcy, by właśnie zachęcić konsumentów do zakupu danego suplementu i jak to może być groźne. Przygotowując się do tego spotkania, wszedłem sobie na stronę sklepu internetowego, jednego z największych polskich sklepów internetowych z suplementami i tam znalazłem oto suplement, który nazywa się ekstrakt z pestek moreli, witamina B17. Nieco wiedziałem o tych cudownych, tu mówię z ironią, właściwościach moreli, więc zacząłem czytać. Przytoczę Państwu opis tego preparatu. Morela, to jest opis, jaki był właśnie na preparacie. Morela pochodzi z Azji. W stanie dzikim występuje w Chinach. Jest uprawiana w wielu krajach świata od ponad 4000 lat. Również w Polsce. Jej łacińska nazwa pochodzi od nazwy kraju, gdzie jest ona szczególnie ceniona, czyli Armenii. Przypominam, że czytam opis preparatu, który ma wspomagać leczenie. Jej barwa morelowa jest trzecim kolorem na fladze ormiańskiej. Jest to bardzo smaczny owoc, ale ma twardą pestkę w środku. Z kolei w tej pestce, i uwaga, znajdziemy nasiona, z których tłoczy się olej. Ten olej ma bardzo delikatny, przyjemny smak i przypomina migdały. Teraz dochodzimy do sedna. Ekstrakt z pestek moreli zawiera amigdalinę, czyli witaminę B17 lub letryl. Nad amigdaliną prace naukowe prowadził już w latach 20. XX wieku słynny dr Ernst Theodor Krebs senior. Wiedząc o tym, że te pestki moreli kiedyś bardzo były popularne, no dziwiłem się, że po prostu można je najzwyczajniej w świecie kupić. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Ale najpierw postanowiłem sprawdzić owego pana Krebsa. I otóż, tak naprawdę jest tam pomyłka, bo pracę prowadził pan dr Ernst Theodor Krebs, ale junior, syn wymienionego. Onże to, ten pan Krebs, Wikipedia podaje o nim taką informację. Uczęszczał do Hahnemann Medical College, wcześniej zwany Homeopathic College, przez 3 lata. W tym jeden rok spędził na powtórzeniu pierwszego roku, a później został wydalony, bo niestety miał duże zaległości w nauce. Okej, Homeopathic College. Chociaż twierdził, że ma doktorat z University of Illinois i jego zwolennicy nazywają go dr Krebs, jego jedyny stopień to doktorat honorowy, przyznany przez nieistniejący już American Christian College, który jest małym uniwersytetem i nie ma prawa do przyznawania żadnych stopni wyższych. Co często się podkreśla, Ernst Krebs junior nie był spokrewniony z Hansem Krebsem, biochemikiem znanym z cyklu Krebsa, wszystkim, którzy się interesują biologią molekularną, jest to postać jedna z czołowych. Tenże pan Krebs, jak wyczytałem, rzeczywiście prowadził badania nad pewnym substancją, którą nazwał letryl, a którą, nie wiedzieć czemu, jeszcze wtedy nie wiedziałem, zarejestrował jako witamina B17. Okazało się, że chodziło wyłącznie o to, by ten specyfik zarejestrować jako suplement, bo witaminy się rejestruje jako suplementy, a nie jako lek, bo wtedy podlegałby ścisłej kontroli i badaniu. Okej, jakoś się udało, witamina B17, amigdalina trafiła na rynek i zaczęła zyskiwać coraz większą popularność, szczególnie u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Co zatem powoduje ta amigdalina, że jest taka cudowna? Otóż w trakcie metabolizmu jej w organizmie wydziela się z niej nie mniej, nie więcej, tylko cyjanowodór, który znamy niestety z historii, z II wojny światowej. Tenże cyjanowodór może powodować takie objawy jak wymioty, bóle, zawroty głowy, gorączka, uszkodzenia wątroby, zaburzenia neurologiczne, śpiączka, a jeśli komuś mało, to jeszcze śmierć do tego dochodzi. Zwłaszcza w przypadku dzieci, tu pewnie masa ciała ma duże znaczenie. Dodatkowo ta amigdalina bardzo silnie reaguje z witaminą C.
To znaczy podanie tych substancji razem znacznie zwiększa szansę choroby. I oto preparat ekstrakt z Gostik Pester Morelli B17, reklamowany jako cudowny specyfik pochodzący od Morelli, która ma wspaniałą barwę i jest trzecim kolorem na fladze ormiańskiej, znajduje się w powszechnej sprzedaży. Każdy może go sobie kupić, polecić komuś, podarować. Niestety, tak marketing suplementów także działa. Okej, tyle jeśli chodzi o przykład. Jeszcze widzę, że Państwo wpisujecie pytania, czy jeszcze tak. To ja ze swojej strony pozwolę sobie zadać jedno pytanie, chociaż większość pytań, które gdzieś sobie obmyśliłem wcześniej, uzyskałem super odpowiedzi, ale interesuje mnie jeszcze kwestia związana z preparatami homeopatycznymi. Czy je też można traktować, tak jak traktujemy suplementy diety, jako środki spożywcze, które mają żaden mizerny wpływ na nasze zdrowie? Proszę bardzo. Dobra, dzięki. Produkty homeopatyczne w Polsce są zarejestrowane jako leki. Mają rejestr prezesa Urzędu Rejestracji, są wpisane do wykazu produktów leczniczych. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, czy one mogą być stosowane i czy powinny być stosowane jako metody główne w leczeniu wielu chorób. Na dzień dzisiejszy generalnie stanowisko Izby Lekarskiej jest takie, że nie. Natomiast oczywiście nie można stawiać jakiejkolwiek znaku równości pomiędzy suplementem diety a produktami leczniczymi homeopatycznymi, ponieważ to są produkty, które zostały zarejestrowane w oparciu o pełną dokumentację. Tak, ale rozumiem, że jeśli chodzi o... No tak, tylko jeśli rozmawiamy wyłącznie, przyglądamy się skutkowi działania, prawda? To tak jak Państwo mówiliście, o tyle to porównanie może jest gdzieś tam zasadne, mimo formalnej rejestracji, że ich skutki mogą być, no chyba nie mogą aż tak zaszkodzić jak suplementy, prawda? No zaszkodzić nie mogą, tylko kłopot polega na tym, że pamiętajmy o tym, że w wielu chorobach mamy efekt placebo, tak? Ten efekt placebo, jednym z elementów efektu placebo, tak jak twierdzą ci, którzy homeopatii nie uznają, że tutaj jest potrzebna również wiara pacjenta, tak? My mamy w terapii dwa bardzo niebezpieczne efekty, czyli przede wszystkim jest to efekt nocebo, czyli pacjent czyta ulotkę i ma zaraz wszystkie działania niepożądane, tak? I drugi efekt to jest efekt tego generowania zagrożeń wynikających... Proszę bliżej troszkę. I drugi to jest efekt generowania zagrożeń wynikający z takiej, przepraszam za kolokwializm, dzikiej politerapii zwanej polipragmazją, tak? Dlatego, że pacjenci bardzo często łączą kilka preparatów, które gdyby tak zobaczyć ich składy, często pokrywają się i powodują zamiast efektu terapeutycznego czy profilaktycznego wręcz efekt toksyczny. Rozumiem. Bardzo proszę. Skutki to, że skutki, a skuteczność to jednak może być zupełnie co innego. A co Państwo sądzą o tym, że wiele suplementów diety przedstawia się w formie, na przykład ten magnez, o którym Pan doktor mówił, czegoś z natury, naturalnego, w przeciwieństwie do leków, które są chemiczne, syntetyczne, są efektem syntezy chemicznej, prawda? Straszne coś. Czy w ten sposób nie bardzo powoduje się, że pacjenci czy konsumenci, którzy właśnie teraz są tak proekologicznie nastawieni, dają się skusić na te produkty. Jak Państwo myślicie? W Polsce istnieje ogromny mit, który polega na tym, że pacjenci twierdzą, że zioła nigdy nie zaszkodzą. To jest oczywiście nieprawdą samą w sobie. Oczywiście jest bardzo istotny powrót dzisiaj do natury, dlatego że my możemy, wiemy coraz bardziej, co w tych preparatach ziołowych jest i jak my to możemy racjonalnie wykorzystać, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy ogromne dzisiaj zainteresowanie preparatami zawierającymi kanabinoidy w bardzo różnych formach. W Polsce zostały otwarte tak zwane apteki konopne, które biorą i dystrybuują olej zawierający kannabidiol, czy nie tetrahydrokannabinol, tylko diole.
I kłopot polega na tym, że te diole wchodzą w kosmiczne reakcje wieloma lekami. Jeżeli pacjent bierze równocześnie praktycznie leki, które są, należą do grupy benzodiazepin, to są leki, które działają przeciwlękowo, sedatywnie i nasennie, to spożycie ich z diolami może spowodować zatrzymanie oddechu. I to się niestety zdarza. Druga bardzo istotna kwestia. A takie substancje czy preparaty można kupić bez... Można kupić przez internet. W tej chwili można sobie wejść do internetu i olej zawierający diole można kupić bez jakichkolwiek, ponieważ diole nie mają tego... Czyli efektu. Lekarz tu nie ma nic do... Nie, to jest suplement diety. Mamy, żeby kupić preparaty bardziej wyrafinowane, wystarczy wyjechać za most w Cieszynie, czyli pojechać po prostu do czeskiego Cieszyna i tam już oczywiście można kupić jeszcze coś dodatkowo. A tutaj tak jakby nie mówi się o tym drugim bardzo istotnym problemie, jakim jest niestety kłopot, który pojawia się u pacjentów, którzy biorą niektóre grupy leków, dlatego że będzie to i ryzyko, tak jak powiedziałem, nawet zatrzymania oddechu, uszkodzenia wątroby po niektórych lekach, jak i również sytuacji, w której mogą się po kolejnych pojawić zaburzenia rytmu serca. To są dzisiaj zagrożenia, które są identyfikowane dopiero wtedy, kiedy pewna określona populacja, czyli jeżeli tych przypadków jest odpowiednio dużo, to możemy sądzić, dlaczego tak się dzieje. Mhm, rozumiem. Ja szczególnie zwróciłem uwagę na to rozróżnienie naturalne, chemiczne po reklamie właśnie magnezu, gdzie jak rozumiem, okazuje się, że ten chemiczny jest lepiej wchłanialny, bo to są pewnie cytryniany czy mleczany, niż węglon magnezu pozyskiwany z minerałów, prawda? To jest właśnie skała, natomiast my jesteśmy jednak częścią organiczną, czyli mleczan i cytrynian to będą te dwie sole, które wchłaniają się najlepiej. Jeżeli pan popatrzy na dostępne dzisiaj produkty lecznicze, czyli leki, a nie suplementy, to one właśnie te sole zawierają. Czyli ten naturalny okazuje się nie taki do końca... lepszy. Ale nikt nie mówi, że jest lepszy, tylko bardzo często my tak tą reklamę percepujemy, tak? Ponieważ w reklamie bardzo często zawarta jest pewna treść, która zaczyna nas przekonywać do tego, że to jest coś, co jest wartością dodaną, a tak dokładnie nie jest, bo często jest to początek problemu. Rozumiem. Czy możemy powiedzieć w skrócie, że jeśli chcemy kupować jakąś substancję, już musimy, to kupujmy lek, a nie suplement? Jeżeli chcemy mieć pewność, to kupujmy lek, dlatego że lek musi mieć między innymi wykonane badania farmakokinetyczne, zatem producent udowodnić, ile tego preparatu po wchłonięciu z przewodu pokarmowego jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że kolejna reklama często brzmiała, że ten preparat magnezu zawiera podwójną ilość, tak? Czego nic nie wynika, bo pomimo podwójnej ilości i tak może się wchłaniać 1 albo 2%, tak? Ponieważ jest to suplement diety, nie ma jakichkolwiek wskazań dzisiaj do stosowania suplementu diety poza bardzo szczególnymi populacjami typu wegetarianie, weganie, czasem można powiedzieć osoby nadużywające alkoholu. Natomiast oczywiście cała reszta to jest oczywiście pewna moda, a nie coś, co ma jakiekolwiek udowodnione działanie, czy to profilaktyczne, czy to działanie szeroko rozumiane, zapobiegawcze, prawda? Dlatego no, dzisiaj oczywiście ta popularność suplementów diety, które są, jest co najmniej zagadkowa, ponieważ korzyść z takiej suplementacji może być żadna. Już Molière w XVIII wieku powiedział, ludzie umierają na lekarstwa, nie na choroby. Tak? I to dzisiaj, pomimo tego, że minęło kilka wieków, to tak naprawdę dalej jest to nadal aktualne. No to jest chyba to, o czym pani mówiła, pójście na skróty, tak? Tak, a ja chciałam jeszcze powiedzieć o jednym przekonaniu ludzi, to co już to doktor powiedział, że zioła nie wykazują aktywności. To jest oczywiście nieprawda. A druga rzecz, większość ludzi myśli, że więcej znaczy lepiej. Czyli jeżeli w danym preparacie jest 2 razy więcej magnezu, to my musimy to uznać, że to jest lepszy preparat. Wcale więcej nie znaczy lepiej. To samo było z propagowaniem picia 1 kieliszka wina czerwonego dziennie. Więc jak już dotarło do ludzi, że spożywanie, ale 1 kieliszka, to jest około 130 ml czerwonego wina, może wywołać dobroczynne działanie, no to człowiek sobie myśli, no to jak wypije 4, 6, 8 kieliszków, to dopiero będzie świetne działanie prozdrowotne. Natomiast wyniki badań mówią, że określony efekt uzyskuje się pijąc odpowiednią ilość, ani mniej, ani więcej. Choć tu trochę konsumentów rozumiem. Proszę? Z tym zwiększaniem kieliszków. No kieliszków tak, ale tak jak mówię, że to nie należy się sugerować tym, że dany suplement jest lepszy, bo zawiera więcej jakiejś tam substancji.
Wina również zawierają siarczynę, o czym nie wolno zapominać, bo jest to coś, co może także niekorzystnie wpływać na działanie niektórych leków. My pamiętajmy, że mamy leki takie, które są metabolizowane w organizmie przez dehydrogenazę alkoholową. W związku z tym, jeżeli nie daj Boże spożyjemy alkohol, to po nawet 130 ml wina możemy być upici, jak po szczególnie panie, które mają mniejszą aktywność dehydrogenazy alkoholowej. Jeden konsument kiedyś mi powiedział, że siarczyny są na dnie i wystarczy nie dopić do końca. No tak. Są różne możliwości zapobiegania powikłaniom. Taka też jest skuteczna. Mam tu pytania. A jak jesteśmy jeszcze przy winie, to chcę dodać, że są suplementy diety, które zawierają suchy wyciąg z czerwonego wina. Są takie suplementy. Okej. Okay. No, myślałem, że wino w proszku na przykład. Proszę? Wino w proszku albo w drażce karmusującej. To jest wino w proszku, tylko co z tym alkoholem? To jest problem. Pytanie z internetu. Co z kwasem foliowym? Szczególnie tu osoba pyta o okres przedkoncepcyjny i okres w ciąży. Bez jakiejkolwiek wątpliwości tak. Tak. No i to nie tylko dotyczy w okresie prekoncepcyjnym kobiety, ale również jej partnera, o czym warto pamiętać. Kwas foliowy? Ale oczywiście tak. I to jest ważne, żeby przed zajściem, właśnie w tym okresie pre stosować. I mężczyzna też, tak? Też, bo później już jak gdyby od drugiego trymestru ciąży już to zapotrzebowanie jest mniejsze i jak gdyby działanie tej witaminy kwasu foliowego no już jest słabsze. I generalnie każda kobieta w wieku rozrodczym powinna się suplementować kwasem foliowym w ilości, tam jest 0,4 mg na dobę. Natomiast wyjątek stanowią rodziny, gdzie już na przykład wystąpiła wada cewy nerwowej. Wtedy się to zwiększa nawet do 4 gramów, prawda? Taką suplementację kwasu foliowego. A istniał kiedyś pomysł, może Państwo wiedzą, że tak jak jod się dodaje do soli, że kwas foliowy będzie bodajże do mąki dodawany. Tak, do chleba. Czy coś z tym się dzieje? Czy w Polsce nie, ale na przykład w Holandii czy w Stanach Zjednoczonych dodaje się kwas można foliowy. Tak, tego. Tak. Okay. Dobrze, drugie pytanie. Suplementacja witaminy B12, szczególnie jeśli chodzi o wegetarian. Ale może po prostu B12. Jeżeli ktoś jest weganem czy wegetarianinem, to pomimo tego, że nie je niczego, co zawiera witaminę B12, to przez pierwsze pół roku zwykle nie ma żadnych objawów niedoboru. Natomiast później niestety jak najbardziej tak. I tutaj paradoksalnie lepsze. Jak się to może objawiać? No to jest bardzo, to jest cały zespół objawów, tak? A przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to są przede wszystkim pierwsze zmiany, które są zwykle zauważane, to są zmiany we krwi, tak? Obrazu krwi. I tu się często, no ta morfologia pokazuje, że może przy odpowiednich, że tak powiem, zmianach w zakresie wyglądu krwinek, ich wielkości i innych parametrów może być to niedobór witaminy B12 i tu paradoksalnie lepsza jest suplementacja witaminy B12 domięśniowo, tak? Dlatego, że dzisiaj w warunkach polskich mamy ogromną populację pacjentów, którzy niepotrzebnie stosują leki z grupy inhibitorów pompy protonowej. To są leki, które podnoszą wartość pH w żołądku. One są stosowane w leczeniu choroby wrzodowej, choroby refluksowej, zespołu Zollingera, Ellisona i wielu innych. Natomiast niestety konsekwencją tego jest fakt, że w złożonym mechanizmie wchłaniania witaminy B12 nie wytwarza się czynnik, który czynnik Castla, który jest w stanie w odpowiedniej ilości tą witaminę B przenieść do surowicy. W związku z tym paradoksalnie u tych są to najczęściej kobiety, ponieważ jeżeli chodzi o płeć żeńską, jest więcej pań, które się decydują na tego typu drogę dietetyczną i zwykle tutaj oczywiście suplementacja tej witaminy, to może być nawet raz w miesiącu, często jest wystarczająca i jest taką drogą, która... Tak, a inhibitory to mamy na myśli prazole i tak dalej. Mówimy o prazolach, tak dokładnie, mówimy o szeroko rozumianych prazolach, które w ponad 70% przypadków w warunkach polskich są używane bez wskazań, tak? Czyli ci ludzie zażywają to na tak zwaną osłonę, cokolwiek by to miało nie znaczyć, a konsekwencje tego są niezwykle, że tak powiem, tragiczne, ale to jest na całą konferencję opowiadanie. Jasne, jasne, rozumiem. Ja tu jeszcze chciałam powiedzieć pewną ciekawostkę odnośnie witaminy B12, bo myśmy przez całe lata uczyli studentów, że to jest jedynie witamina, która występuje w produktach zwierzęcych. Aż tu parę lat temu ukazał się w bardzo dobrym czasopiśmie artykuł, który mówi, że nie tylko produkty zwierzęce, ale na przykład rokitnik,
Na przykład niektóre grzyby czy glony również zawierają B12, z tym, że do końca jeszcze nie wiadomo, czy to są analogi, czy one mają tą pełną aktywność. Ale to nie tylko jest zwierzęca witamina. Dobrze, ale już w spirulinie, która przypomina te piękne zielone tabletki, które tutaj są na manerze, absolutnie sproszkowane glony to zawierają. Ja myślę, że my również za mało stosujemy w warunkach polskich apiterapię, czyli tak naprawdę terapię produktami pszczelimi. Mm. Mamy chociażby pyłek, który zawiera ponad 500 różnych związków od witamin poprzez enzymy, poprzez mikroelementy. I to jest metoda, która jest niezwykle rzadko wykorzystywana. Pszczele produkty też mogą być toksyczne dla nas, mogą prawda? Uczulać. Tak. Raczej większe jest prawdopodobieństwo uczulenia i to zwykle dlatego też zawsze proponuje się, jeżeli ktoś spożywa czy pyłek, czy pierzgę, czy nawet miód z dodatkami, prawda, bo te miody są różne, żeby zacząć od małej dawki i zobaczyć, jakie będą reakcje. Ponieważ tutaj łącznie z tym, że to nie jest tylko często reakcja skórna, ale może wystąpić pełny zespół anafilaksji jamy ustnej w postaci obrzęku języka, trudności z oddychaniem, obrzęku warg i to już jest niestety ostry stan zagrożenia życia. Rozumiem. To powiedzmy jeszcze dwa zdania o tej spirulinie, bo ona też coraz bardziej jest modna i coraz więcej preparatów ją zawiera. Jakbyście Państwo opisali jej działanie i potrzebę organizmu na tą substancję? To jest produkt, który cechuje się dość dużą zawartością białka, prawda? Więc jest stosowany jako taki odżywczy nawet element, z tym, że tu chodzi też o ilość. No to musielibyśmy czasem zjeść pół opakowania tej spiruliny, żeby pokryć zapotrzebowanie na białko. No może ta witamina B12, chlorofil, no nie wiem co tu jeszcze o tej spirulinie. Oczywiście, że preparaty spiruliny nie mogą zawierać masy tabletkowej. Oczywiście. To musi być odpowiednia spirulina, czyli nie każde, nie wszystko złoto to się świeci. Tak. Muszą to być absolutnie tabletki ze sproszkowanego glonu. Jeżeli tam są jakiekolwiek elementy masy tabletkowej, to po prostu nie działa. Tak. Rozumiem. I też rozumiem, trzeba dużo super. Zjeść tego preparatu, żeby jakiś efekt według mnie uzyskać. A ile trzeba wypić melisy, żeby się uspokoić? Czy melisy, to też jest troszkę indywidualna sprawa. Mniej wyciągu alkoholowego, jeżeli jest wyciąg alkoholowy z melisy. Tak. Aha, rozumiem. Dobrze, losuję pytanie z sali. Jeśli się powtórzy, to nie będę czytał, ale tak to czytam. Na jakie badania laboratoryjne wpływają suplementy diety? Super ciekawe pytanie. W sensie rozumiem morfologia, prawdopodobnie o takie rzeczy chodziło. To jest pytanie niezwykle trudne do udzielenia odpowiedzi na nie, ponieważ mogą wpływać de facto na wszystko. Tak. Pytanie my nigdy nie wiemy, ponieważ proszę pamiętać, że to, co pani doktor mówiła w swoim wykładzie, bardzo często diabeł tkwi w szczególe, właściwie tak naprawdę w semantyce. Jak nazwany jest produkt i co on może zawierać? Bo jeżeli my mamy sytuację, w której ktoś zażywa produkt zawierający asparaginian, ornityny, w dawce, która jest suplementem diety, a nie produktem leczniczym, to może się okazać, że zamiast mieć efektu hepatoprotekcyjnego, będzie miał efekt dokładnie odwrotny. Dlatego, że niedobór substratu, który jest dostarczony do tego, aby, przepraszam za obrazować, rozkręcić tą wątrobę, można to porównać do tego, jakbyśmy się wybrali do Warszawy, mając 5 litrów benzyny w baku, w samochodzie. Na początku się bardzo fajnie pojedzie, ale później staniemy. Dokładnie tak samo jest, po prostu ta dawka jest za mała. I teraz kłopot może polegać na tym, że ktoś mówi, no przepraszam, ja biorę na, mówiąc obrazowo, osłonę wątroby, a mnie rosną enzymy indykatorowe, nie rośnie gamma glutamylotranspeptydaza i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym udzielenie takich odpowiedzi jest bardzo trudne, natomiast jeżeli cokolwiek się zaczyna dziać w stanie zdrowia pacjenta czy w badaniach laboratoryjnych, to pierwsze, co należy zrobić, odstawić wszelkie suplementy. Rozumiem. Wszelkie. O, super. Super. No właśnie, a jak jest z odstawieniem suplementów, czy jak może być, bo większość leków, czy nie wszystkie leki możemy od razu odstawiać, prawda? Czy może być jakiś zespół odstawienny po, nie wiem, miesięcznym, kilkumiesięcznym używaniu suplementu, nie. Tak? Według mnie tak. Tak jakby może zapytał, być. Czy ktoś, przestając dzisiaj jeść jabłka albo kiełbasę, będzie miał zespół do odstawienia. W głowie może tak, bo może jest do tego przyzwyczajony. Mm-hmm. Natomiast absolutnie zespół no tak, jako że jest to żywność, tak? Leków przede wszystkim. Są takie leki, które mogą powodować zespoły do odstawienia, które są ostrym stanem zagrożenia życia. W związku z tym niektórych leków nie wolno, ale proszę łaskawie pamiętać, to ja bym inaczej na to pytanie odpowiedział, ponieważ niektóre suplementy mogą nam napędzać metabolizm tych leków, tak? I możemy przez przypadek doprowadzić do sytuacji, że nie zmieniając
zmniejszając dawki leku, ale dodając coś dodatkowego, co będzie przyspieszać jego metabolizm, doprowadzimy do tego, że absolutnie może dojść do zespołu z odstawienia. Dokładnie to samo jest z preparatami Ginkgo Biloba, gdzie były takie suplementy diety w Polsce, które zawierały ginkgotoksynę. Ginkgotoksyna jest dodatkiem często do tych wszystkich substancji, które mają poprawiać te własności krążenia mózgowego i niestety one obniżają próg drgawkowy. Jeżeli taki pacjent bierze równocześnie tramadol, winpocetynę, leki przeciwdepresyjne, ma jak pewne jak w banku, że dostanie napadu padaczkowego. I to jest bardzo często napad typu dużego, a zatem jeżeli padnie gdzieś na ulicy i będzie czepał, przepraszam, za krawędzi głową o krawężnik czy gdziekolwiek indziej, to konsekwencje z tego mogą być bardzo trudne. Ja pamiętam takiego pacjenta, który spuścił na siebie 250 kg przecieru pomidorowego, dostając napadu padaczkowego w jednym z hipermarketu, a było to właśnie efektem skojarzenia suplementu diety i stosowanego leczenia. Połamana miednica, liczne obrażenia, w związku z tym to nie jest sytuacja tylko taka, że tak powiem, teoretyczna, ale to występuje jak najbardziej. Okej. Próbujemy wylosować drugie pytanie, dość długie. Kolagen, nasz bohater kolejny, sprzedawany przez, nie mogę się doczytać, MIMY, MZM-y, mający ponoć jakieś pozytywne działanie. MSM-y może. Może, ale to S byłoby w odbiciu lustrzanym. Jest ponoć wydobywany ze skór ryb. Mogą Państwo coś na ten temat powiedzieć? Jest taki rodzaj kolagenu, który jest uzyskiwany ze skóry ryb. Jest rodzaj kolagenu, który jest uzyskiwany ze skór świńskich. I jest rodzaj kolagenu, który jest z grzebyków kogutów, który podobno też dobrze działa i jest stosowany w suplementach. Który lepszy? Ja kiedyś czytałam taką pracę. W ogóle wchłanianie kolagenu jest problemowe. Nie kłania się. Jest za duży tak, po prostu. On się co prawda rozkłada na takie tripeptydy, tetrapeptydy, ale to właściwie w zależności od ale one już nie rodzaju, mają działania i to jest ale problem. One już właśnie nie mają działania. Natomiast najlepiej się wchłania świński. Aha. Ze skóry ryb również są takie preparaty. On jest jak gdyby taki pośredni. Natomiast ktoś też wpadł na pomysł, żeby robić suplementy diety z takich odpadów właściwie, którym są te grzebyki kogutów. Rozumiem. To się też można wykorzystać, tak? Proszę? Można wykorzystać. Tak, można wykorzystać jak najbardziej. Więc moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o wchłanianie, to jest właściwie żadne drogą do ustną. A to jeszcze Państwa podpytam, bo tak mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego, z tymi grzebykami, preparaty, suplementy, diety oparte o medycynę chińską czy dalekowschodnią. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Bo rozumiem, że to możemy też tu rozmawiać o pewnym rynku, który totalnie pozostaje poza kontrolą, prawda? Ktoś sobie teraz przez internet możemy sobie sprowadzić wszystko skądkolwiek. Czy spotykaliście się Państwo w swojej... Medycyna chińska jest powszechnie stosowana w Polsce w leczeniu bólu. Łącznie z tym, że są ośrodki, takie jak na przykład ośrodek w Grudziądzu, który ma nawiązaną współpracę z ośrodkami chińskimi. Podobnie tak jak medycyna ajurwedyjska, która dzisiaj ma coraz więcej leków. Zwracam uwagę znowu, że tutaj w niektórych suplementach diety, które zaraz będą ofiarowane naszym miłym seniorom, jest bakopa. To jest taka roślina, która ma działanie serotoninergiczne i znowu z wieloma lekami może być przyczyną tego, że u tego seniora wystąpi ogromna gorączka. To nie jest gorączka, tylko to jest hipertermia, ale to nieistotne. Może mieć nawet do 40 stopni gorączki, będzie straszliwie spocony i będzie miał ogromny, że tak powiem, lęk wewnętrzny i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Mm-hmm. To jest jeden z efektów działania bakopy, która będzie skojarzona z innymi lekami serotoninergicznymi. Niestety tych powikłań mamy coraz więcej, w związku z tym dzisiaj to dążenie do stosowania powszechnego medycyny chińskiej, czy tych metod medycyny chińskiej opartych także o leki, czy medycyny tybetańskiej, czy medycyny, no tych różnych odmian jest bardzo dużo. Jedynym takim bardzo często hamulcem powszechniejszego stosowania jest to, że często producenci tych specyfików nie chcą powiedzieć do końca, co w nich się znajduje i w jakich ilościach. I pomimo tego, że
często pacjenci widzą skuteczność, to niestety nie można ocenić jakichkolwiek tutaj kwestii bezpieczeństwa, no bo jeżeli nie wiadomo, co tam jest, no to można się niemiło zdziwić. Natomiast zwracam uwagę na bakopę, bo bakopa jest między innymi w niektórych suplementach diety i ona stanowi coraz większy problem, bo znowu z lekami przeciwbólowymi typu tramadol daje często koszmarne powikłanie dla tego, który zostanie obdarowany. Rozumiem. Ja jeszcze myślę, że a propos tej medycyny chińskiej, tak mi się skojarzyło, że rzeczywiście w wielu przypadkach pacjenci mogą donosić o skuteczności, natomiast w gruncie rzeczy nauka w dużej mierze nie zna mechanizmów działania tych leków. I to jest chyba główny problem, że u jednego mogą zadziałać pozytywnie, być może jako efekt placebo, ale u kilku innych mogą zadziałać w zupełnie inną stronę. Ja przypomnę, że heroina w XVIII wieku najpierw została jako tak zwany anihilator bólu zarejestrowana jako środek spożywczy, tak? W związku z tym ona miała pozbywać nas bólu, a później dopiero się okazało, co ten związek może zrobić. A to też jest chyba dość długa dyskusja o różnego rodzaju opiatach, które jako środki przeciwbólowe są na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo dostępne. Ale to jest inny rynek i w ogóle tego nie można porównywać. Rozumiem. Tam jest brak nadzoru w związku z tym. Dobrze, losuję więc kolejne pytanie, ale Państwo długie pytanie dajecie. O, tu bardzo ładny charakter pisma. Skoro suplementy diety działają niekorzystnie i powodują pogorszenie stanu zdrowia, głównie seniorów, czy zatem odpowiednie władze sanitarne powinny podjąć stosowne kroki prawne, jak miało to miejsce w przypadku tak zwanych dopalaczy? Nie, absolutnie nie, dlatego że to jest żywność. Dopalacze są środkami psychoaktywnymi. W najbliższą sobotę będzie duży kongres geriatryczny, którego jednym z podstawowych elementów przesłań będzie właśnie ochrona seniora przed szeroko pojętymi powikłaniami. Dlatego że przede wszystkim to, że my mamy różne suplementy, powoduje, że nie jesteśmy w stanie się ich pozbyć z rynku, bo tak jakbyśmy chcieli jabłka, wycofać jajka, bo ktoś, który hoduje przy autostradzie, etc., etc. Tu możemy wymyślać różne scenariusze. Tylko kłopot polega na tym, że przede wszystkim nam brakuje bardzo często takiej świadomości. Uczy się seniorów, jak korzystać z komputera, ale już niekoniecznie mówi im się, jak się nie dać, że tak powiem, wyprowadzić w pole, czy wpuścić przysłowiowe maliny w przypadku stosowania suplementów diety, czy w przypadku tego, jeżeli ktoś nas namawia do tego, abyśmy takie suplementy stosowali. To jest niezwykle ważne, dlatego że jeżeli nie będzie świadomości konsumenta, to żaden system nadzoru nie jest w stanie tego zrobić. W przypadku leków mamy nadzór Urzędu Rejestracji, czyli mamy nadzór prezesa urzędu, który tak jakby w imieniu tutaj pacjentów, bo nie konsumentów, sprawuje, chroni ich przed potencjalnymi zdarzeniami i działaniami niepożądanymi, bo to nie to samo. W przypadku suplementów diety takiej możliwości nie ma. Wszystkie systemy tak zwanej suplementowigilancji, czyli nadzorowania praktycznie działań niepożądanych suplementów skończyły się niczym, ponieważ prawo unijne jest tak sformułowane, że uniemożliwia dzisiaj wycofanie suplementów diety, jeżeli wprost nie udowodni się, że to on był przyczyną. Jeszcze raz pragnę zwrócić uwagę, że najczęściej powikłanie jest koincydencją leku i suplementu lub kilku suplementów naraz i na tym tkwi problem. Rozumiem. To może powinniśmy zaapelować o jakąś do Państwa i do Państwa, którzy nas słuchają, o jakiś rodzaj akcji społecznej typu nie kupujmy naszym dziadkom suplementów diety, ale może na przykład sprawdźmy, co zażywają. Bo być może no, z różnych przyczyn już do końca nie zdają sobie sprawy, jakie leki zażywają i w jakie mogą wchodzić interakcje z lekami, suplementami, produktami. Taki od nas prezencik na Dzień Babci i Dziadka. Taka mówię. Tak, będzie lepszy niż suplement na pewno. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć to, co Pan wspomniał, że w aptece farmaceuci, co jest właściwie jeszcze rzadkością, ale są przygotowywani do tak zwanego przeglądu leków. Czyli w takiej aptece, którą prowadzą nasi byli studenci, oni prowadzą coś takiego i to wygląda tak, że przychodzi starsza osoba i ma pudełko nie po butach, tylko prawie po telewizorze, gdzie ma wszystkie leki, suplementy, które zażywa. I farmaceuta mówi, tego nie łączyć z tym, tego nie łączyć, tu jest jakaś możliwa interakcja. Tylko ja dodaję niestety tutaj krople dziegciu do beczki miodu, ponieważ niezwykle dużo pacjentów przychodzi z takimi kartkami z interakcjami. Jak to wszystko się przeczyta, to się okazuje, że żadne z nich nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Ponieważ oczywiście te programy do interakcji nie zawierają podstawowego kryterium dawki.
a dawka leku ma tu istotne znaczenie, ponieważ niektóre skojarzenia w dawkach mniejszych działają synergicznie, to jest prawda, a w wyższych antagonistycznie. W związku z tym absolutnie to nie może być na zasadzie tylko dania komuś kartki, ponieważ tu musi być interpretacja. No bardzo właśnie i do tego... Ale chyba do tego zmierza to powinien być przygotowany farmaceuta. Tak, tylko powinny być przygotowane te systemy, które określają ryzyko, nie powinny być tylko dodawaniem tak naprawdę substancji do substancji, ale powinny być przede wszystkim czymś, co będzie pytało również o bardzo istotne dodatkowe elementy, tak? Okay. Całościowo przyjmowane wtedy, oczywiście, oczywiście. Bo rozumiem. Te programy głównie dotyczą leków, a już jeżeli się prowadzi suplementy, to... Ale to też nie musi być chyba zawsze oparte o oprogramowanie. Ja powiedziałem to tylko w tym sensie, że one wymagają ciągłego doskonalenia. Jasne, okej. Okay. Losujemy kolejne pytanie. Bardziej z dna. Jakie są dowody na skuteczność suplementacji witaminy D? Też witamina D, popularny temat. Dowód jest podstawowy. Brak awitaminozy, witaminy D. Natomiast pytanie, czy pacjent powinien suplementować witaminę D, na pewno nie tylko na podstawie zrobienia sobie poziomu witaminy D w surowicy, bo to jest jedno, to jest tak jakby rozpoczynać, powiedzmy sobie, antybiotykoterapię na podstawie jednego objawu, jakim jest gorączka, gdzie często gorączka jest pierwszym elementem o konieczności odstawienia antybiotyku, ponieważ jeżeli pacjent ma prawidłową gospodarkę wapniową i fosforanową, czy mimo tego, że ma te poziomy, które sobie zrobi, to jest kolejna, że tak powiem, plaga, gdzie ludzie sobie robią różnego typu badania, którymi później nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo to jest równanie z wieloma niewiadomymi, niestety. I tutaj kłopot polega na tym, że to musi być zawsze oceniane w indywidualnym przypadku. Ryzyko złamania, to, co się działo w rodzinie. Jeżeli kobieta po menopauzie, zupełnie inne ryzyko. Jeżeli przyjmuje bifosfoniany, ryzyko złamań niskoenergetycznych i tak dalej, i tak dalej. Na takie pytanie się po prostu nie da odpowiedzieć. To ryzyko i tą decyzję o suplementacji podejmuje się w stosunku do konkretnego pacjenta. Rozumiem. Zresztą suplementy zawierające witaminę D pojawiły się niedawno. Przecież ile to lat temu? No może 6-7. To są właśnie suplementy bardzo często poszukujące choroby. Tak, przedtem, proszę Państwa, witamina D była wyłącznie na receptę. Była lekiem na receptę. Pojawienie się takich tych perełek i tak dalej, które są suplementami, to są ostatnie, no najwyżej 10 lat. Ja przypomnę również, że w Polsce są opisywane przypadki hiperwitaminozy D i A. To są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, więc można je przedawkować. I tutaj pamiętajmy o uszkodzeniu wątroby i uszkodzeniu płodu przez witaminę A, teratogenne działanie nadmiaru witaminy A. I witamina D3 w nadmiarze może powodować osteomalację, czyli paradoksalnie może spowodować przede wszystkim to, że stanie się wręcz odwrotnie niż to, czego oczekujemy. Tak, i proszę. Suplementy diety dla kobiet w ciąży kiedyś zawierały taką dawkę witaminy A, że kobieta z pożywieniem nie mogła już zjeść nic, nawet jednego jajka dziennie, bo ta ilość, którą kobieta spożywała wraz z tym suplementem, już jak gdyby powodowała takie stężenie, przy którym pojawiały się objawy teratogenne u dziecka. Potem zmieniono w tych preparatach w ciąży, już się nie podaje czynnej witaminy A, czyli retinolu o najwyższej bioaktywności, ale dodaje się prowitaminę beta-karoten. To jest bezpieczniejsza suplementacja, ponieważ organizm sobie wytworzy z beta-karotenu mniej tej czynnej witaminy niż retinol. Czyli jest bezpieczniejsza, tak. Dobrze. Szanowni Państwo, tak spojrzałem przy okazji na zegarek, więc niestety przedostatnie pytanie. Jaki magnez mam zażywać, gdy piję dużo kawy i mam drżenie mięśni? Drżenie mięśni nie musi być spowodowane niedoborem magnezu i potasu, przy czym drżenia może być bardzo... Jak oko skacze? To... No to jest bardziej niedobór, że tak powiem, kilku pierwiastków. Przede wszystkim magnez, przede wszystkim potas i przede wszystkim wapń, tak? Bo drżenie powieki może być związane z niedoborem na przykład również wapnia. Kłopot polega na tym, że większość kaw, jeszcze też trzeba by było zapytać, jaką kawę ktoś pije, bo jeżeli ta kawa kosztuje 5 zł za duże opakowanie, to tam nie ma kawy, tam jest głównie arbutyna i metylarbutyna, które mogą działać bardzo niekorzystnie, przede wszystkim powodują, że te kwaśne produkty mogą działać i toksycznie w stosunku do śladówki przewodu pokarmowego, ale nie tylko, w związku z tym oczywiście im kawa zawiera więcej arbutyny, tym utrata
jonów jest większa. Natomiast oczywiście tutaj również należy pamiętać, że przede wszystkim te preparaty magnezowe, jeszcze raz musi być pewni, że oni się wchłania, że one się wchłaniają. Zatem jeżeli są objawy niedoborowe, to potas, magnez i wapń jako produkty lecznicze, a nie jako suplementy diety. Super. I niestety, a może jeszcze dwa pytania. Długie. Jeżeli to wszystko jest groźne, suplementy, to dlaczego nie można tego zlikwidować? Wiadomo, że wiadomo, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Fajna dyskusja między zadającym pytanie. Jedni się bogacą, a drudzy umierają. Z puentą też. Coś. Biednemu zawsze wiatr w oczy, co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast proszę Państwa, ja przypomnę, niebezpieczny może być człowiek, niebezpieczny może być pacjent, konsument. Ponieważ jeżeli namieszamy, mówiąc obrazowo, to bardzo często gdybyśmy stosowali tylko ten suplement, to ryzyko, że cokolwiek się stanie, jest zasadniczo małe. Natomiast oczywiście proszę łaskawie pamiętać, że możemy sobie zaszkodzić również dietą, ale przede wszystkim to, co jest niezwykle istotne, to żadne wycofanie żadnego produktu nie zastąpi naszego zdrowego rozsądku. Oczywiście. Im mniej politerapii, tym lepiej. Im mniej suplementów, tym lepiej. Im mniej różnych zachowań niekorzystnych w rozumieniu bardzo często poszukiwania, po czym mogę się czuć lepiej, tym lepiej. Pamiętajmy, że każdy z nas ma w dowodzie osobistym PESEL i my też na niego czasem musimy popatrzeć i zwrócić uwagę, że czas upływa. Tak, i też nie chciałabym, żeby Państwo taką wynieśli, jak gdyby takie przekonanie, że suplementy diety to jest zawsze zło. Absolutnie. Bo to nie jest tak, że wszystkie suplementy szkodzą. Są też takie, które w pewnych sytuacjach przy jakimś naszym takim stanie pomagają. Tylko tak jak mówił tu doktor, chodzi o zdrowy rozsądek i o umiar. I takie podejście troszkę krytyczne, po pierwsze do reklam, i do oczekiwania skutków. No oczywiście też trzeba, uważam, zawsze skonsultować się, jak nie z lekarzem, to chociaż z farmaceutą. Zawsze kłopotem jest zasada czterech, czyli nie ten lek lub nie ten suplement, w nie tej dawce, w nie tym towarzystwie i nie u tej osoby. To jest to, a zatem nie można nigdy winić produktu, że on, bo absolutnie główny inspektor sanitarny nie dopuściłby do tego, żeby na rynku znalazły się suplementy, które w jawny sposób szkodzą. Natomiast nie ma wpływu na to, co się stanie później, czyli jakie pacjent leki pomiesza. 17,9% pacjentów wychodzi z polskich praktyk lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest praca na ponad 11 tysiącach preskrypcji, czyli dosyć duża grupa i ma tak skojarzone leki, że one grożą wystąpieniem powikłań. I też tego nie robi zwykle ktoś dlatego, żeby zaszkodzić, tylko pacjent czegoś zapomnie, czegoś nie powie. My się boimy mówić o tym, że ktoś zażywa leki przeciwdepresyjne. My się boimy mówić o tym, że ktoś zażywa szeroko rozumiane leki psychiatryczne i wiele innych, a to jest niestety informacja kluczowa. Bez tej kluczowej informacji, jeszcze raz powtórzę, diabeł tkwi w szczegółach. Niepełna informacja, niepełna możliwość prewencji. Rozsądku Państwu życzę i dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję naszym ekspertom. Bardzo dziękuję.